Powiedzmy, nie grzejmy bardziej, dlatego. A ci to byś tak powiedział? Bo jest to była taka akcja, że posłał. Dobrze. Dobrze. Można to kupić? Mógł, można to gdzieś kupić? Można to kupić? Nie, absolutnie, ale się taka idea jest. Właśnie idea. Od posła. Od posła sprzedawać. Nie, nie używany, nie używany. Na Allegro się pojawił. Dobra. Dobrze, to ja teraz zacznę od tego zdjęcia. A to jest ta droga, to akurat sucho było. Tak, było sucho, to tak, no, to było sucho. To tak, że pół samochodu w dziurze. No tam byliśmy razem, jechaliśmy, ale to mówię, ale tam idzie, to jest tak, dwa tygodnie już nie padało, nie? I tak wygląda droga. No naprawdę, ja mieszkam w Lusace, w stolicy, do domu mam 5 km od głównej drogi, w porze deszczowej muszę mieć 4x4, żeby przejechać. Czy te główne drogi są ok. Natomiast większość dróg takich właśnie gdzieś tam w dzielnicy, w kompaundzie, gdzie tam pracuję, no to jest to nieprzejezdne. A czy do kompaundu w Lusace, w Lindzie, była kiedyś droga 20 lat temu. W tej chwili są kawałki drogi asfaltowej, ale lepiej jechać obok. Są takie dziury ogromne, że nie jestem w stanie tego przejechać. A w porze deszczowej to już nie ma mowy, bo one są wypełnione wodą i nie widzę, jak są głębokie dziury. Ale to są szczegóły. Ci sami budowniczowie. No, ale dobrze. A dobrze, teraz ja mówię, przejdźmy teraz do tego, co pojechałem do Zambii i do Zambii pojechałem na parafię w mieście. Taki był mój pomysł, było moje marzenie, że mówię, jestem w wieku, w którym doszedłem do pewnej konkluzji i chcę realizować swoje życie misjonarza. Mam pewien pomysł jeszcze na może 10-20 lat. Jeżeli starczy mi sił, a na pewno na 10 w Zambii. Chciałbym właśnie zająć się młodymi ludźmi i ludźmi biznesu. Ale tak jak powiedziałem na początku, nie dlatego, że oni mają więcej pieniędzy niż inni. To nie o to mi chodzi. Dla mnie każdy przedsiębiorca, który odniósł sukces, jest taką perłą. Perłą, która powinna się dzielić swoim doświadczeniem z innymi. I co zrobiłem na początku, jak przyjechałem do Zambii? Miałem pomysł, że no mam pewien pomysł do zrealizowania. Uczyłem się języka miejscowego Nyandzia i dzwoniłem do różnych proboszczów, księży, do różnych parafii. Mówię, poszukajcie mi, potrzebuję jednego dobrego katolika biznesmena, który odniósł sukces. Oni mówią, nie, no nie przesadzaj, jaki biznes, przedsiębiorstwa, to nikogo nie ma, nie? Ja mówię, poszukaj. No ale taki ksiądz Krzysztof, akurat Polak, się trafił i mówi, no jest. Mój nawet, może nawet w razie parafialny był. Ale jak do niego dzwoniłem, to mówił, że nikogo nie ma. Mówi, jest Joseph. Joseph tutaj na zdjęciu. 30 lat temu rozpoczynał firmę, różne firmy prowadził na początku, a w tej chwili ma dużą elektrotechniczną firmę. 30 lat temu rozpoczynał od 100 dolarów jako inżynier. W tej chwili zatrudnia ponad 100 osób. I on jest człowiekiem, który urodził się w Zambii. Taką perłą. Takich dużo nie ma. Znaczy ja na razie jeszcze wierzę, że jest ich więcej, zdecydowanie więcej niż tylko Joseph w tej parafii. Ale i on mnie zabrał do swojej firmy. Akurat teraz ostatnio... W Lindzie właśnie? Nie w Lindzie. W Lindzie mam kilku biznesmenów, już wyszli, już zauważyłem ich. A w parafii sąsiedniej, w Bakeni, tam gdzie byliśmy na imieniach Kazika. I Joseph mi opowiedział o swojej firmie. Ostatnio wygrał taki projekt na elektryfikację, ma wstawić 400 słupów w południowo-zachodniej części Zambii. Ale to jest projekt, on ma firmę prywatną, wygrał ten projekt. Nie wiem, tam już nie wchodzę w szczegóły, ale podejrzewam, widzę to, co on robi, jest człowiekiem uczciwym, w tym sensie, że nie wiem, czy mu się do końca uda ten projekt zrealizować, ale widzę, że to jest jego największy projekt w tej chwili, który realizuje. Ale ma firmę ponad 100-osobową, która zatrudnia osób. W tym czasie, kiedy u niego byłem, to sprowadzał 400 słupów z Zimbabwe, bo było taniej, można było przetransportować. Musiał przygotować cały swój transport samochodowy do tych słupów, bo nigdy takich słupów nie woził. Ale to są szczegóły. Do czego zmierzam? Później wieczorem, bo cały dzień z nim spędziłem, przychodzę do biura. On ma czterech synów, a dwóch pracuje razem z nim. Jeden inżynier, drugi księgowy.
I on mówi, o właśnie, coś takiego jest. On mówi, popatrzcie, tu jest śniadanie. Oni jeszcze tego nie rozpakowali. Jest godzina 17 wieczorem. I on mówi, Joseph, uwierzysz? To jest Afryka. Ludzie też tutaj pracują, jeżeli mają możliwości, jeżeli mają cele. Jeżeli ktoś im pokaże, że można coś zrobić. I on mówi, oni tu zostaną do soboty, bo musimy skończyć projekt. Część tam projektu. Więc jest to możliwe w Afryce. A gdy popatrzymy na jego samochód, inne rzeczy, o, no cuda, dom, willa ogromna, ale on 30 lat pracuje. Pracuje i produkuje wiele rzeczy, które są dobre, które my kupujemy od niego, ponieważ one są wspaniałe. Druga rzecz, chciałem napisać taki artykuł wstępniak do tego, co będę robił w przyszłości, a chciałem zbalansować sytuację, nie tylko mężczyzna, ale i kobieta. Ale teraz mówię, poszukajcie mi kobietę, która odniosła sukces w Zambii. No siostry mówią, no nie ma nikogo. My tu pracujemy z biednymi dziewczynami, które sobie nie mogą poradzić, uczymy ich szycia. Mówię, musi być ktoś. Chodziło mi o katoliczkę. No i później po kilku tygodniach dzwonią mi, jest taka Bridget, która w szkole uczy. Znaczy w szkole uczy, ma szkołę. Ma szkołę. I ta historia jest bardzo, mówię, fajna, taka amerykańska bym powiedział, że od przedszkolanki zostaje właścicielką szkoły. 15 lat temu była przedszkolanką, około lat temu w tej szkole, prowadzonej przez baptystów. Ta szkoła upadła, nie otrzymała pensji przez prawie rok czasu i doszła do ugody z właścicielem tej szkoły, że nie będzie płacić czynszu przez 15 lat, ale ona tą szkołę weźmie i ją poprowadzi. No i odniosła sukces. Nie tylko, że już nie jest przedszkolanką, jest dyrektorką własnej szkoły, którą ma na własność. Skończyła studia, jest nauczycielką zawodową, także nie uczy, ale ma, powiedzmy, zrobiła sobie studia w wolnym czasie. I teraz z siostrą ma jeszcze inne marzenie. Za rok, dwa chce zbudować szkołę nową, od podstaw. Całkiem nową szkołę. Jej siostra skończy uczyć w szkole jakiejś tam prywatnej, innej, przejdzie na emeryturę zambijską, tak, może lepszą niż polską, i rozpoczną budowę nowej szkoły. Ludzie mają marzenia i je realizują. Co więcej, Brigitte wzięła chyba w tamtym roku, czy lata temu, pożyczkę z banku. Pod zastaw postawiła swój dom, aby tą szkołę wyposażyć w nowe biurka, nowe, nie wiem, jakieś komputery, nie wiem, co tam kupiła. Ale mówię, wzięła pożyczkę po to, żeby realizować swoje marzenia i to mi się podoba. Autentycznie mam dwie osoby w tej chwili, które mi będą pomagać w realizowaniu mojego projektu. Chcę robić coś w tym rodzaju, tak jak Azbiro. Chcę tych ludzi, ale jeszcze ja z nimi rozmawiałem, ja im nie mówiłem, co ja chcę z nimi jeszcze zrobić. Zrobiłem z nimi wywiad, spotkałem się z nimi i nic nie mówiłem. Mówię, za 3 miesiące może przyjdę z gotową gazetą, która się ukaże po polsku, przyniosę im tą gazetę. I teraz tak, Joseph 2 tygodnie temu mówi, jestem cierpliwy, jak w przypowieści o pszenicy i kąkolu. Czekam cierpliwie, aż, mówię, zasiałem pewne ziarno w sercach tych ludzi i mówię, wierzę, że oni się odezwą. Co zrobił Joseph? Joseph znalazł w tej chwili 6-7 przedsiębiorców swojej parafii i mówi, przyjedź i zrób dla nas taki dzień skupienia. Dla przedsiębiorców. To jest to, o czym myślałem i chciałem zrobić. I on mówi, ponieważ spotkałem pierwszy raz człowieka, który patrzy na przedsiębiorcę jak na perłę, w tym sensie, że doceniam jako człowieka. Nie patrzy tylko na mój portfel, ile mam pieniędzy, w jaki sposób mogę jako ksiądz pomóc parafii, ale widzę coś więcej. Widzę człowieka, który potrafi coś w życiu zrobić, pomnożyć talenty. Więc z Józefem teraz będziemy mieć rekolekcje dla nich po świętach, ale Joseph i podobnie z Bridget, również się Bridget odezwała i jest gotowa, aby włączyć się w taki program, podobnie jak u was, tutaj z was biuro. Zaczniemy takie coś robić w Zambii. Wkrótce, po świętach, będzie spotkanie dla młodzieży w Lindzie. Całe dniowe warsztaty, będzie film, powołanie do przedsiębiorczości, będę miał jakieś tam zajęcia o biznesie trochę. No i główny punkt programu to będzie Joseph i Bridget, którzy przyjdą. A pastora przyszedł i znowu poszedł. To trzeba poczekać. On musi jeszcze dojrzeć. Ale on bardzo ciekawą rzecz powiedział. Tak, mów. Z dwoma egzemplarzami ludzkiego działania mi się zdaje. Nie, jeszcze nie. A to tak, to było ciekawe było spotkanie. Nie wiem, czy słyszeliście o Instytucie Lorda Actona. Taki Instytut Lorda Actona w Stanach Zjednoczonych. Ksiądz Jericho, który
próbuję połączyć katolicką naukę społeczną z wolnym rynkiem, to samo co ja robię tutaj w mniejszym, takim niszowym zakresie. I on był tam 10 lat temu u niego na konferencji, wrócił i ja jestem w kontakcie z Lordem Actonem i oni wiedzieli, że ja wjeżdżam do Zambii i otrzymałem adres mailowy tego pastora zambijskiego i po 2 tygodniach spotkaliśmy się już w Zambii po moim przyjeździe w roku 2010. I ja patrzę, a on przychodzi z Human Action pod ręką Misesa i mówi, ja to czytam i mówi, to jest chyba jedyny egzemplarz Zambii. Dwa miałem to później, ale wtedy ja przede mnie, a ja miałem trzeci. To ciekawe, co on powiedział, nie wiem, czy to słyszałeś, czy tego słyszałeś. On powiedział tak, że murzyni patrzą nieufnie na te wszystkie procesy liberalizacji, bo oni widzą w tym białego człowieka, że to biały człowiek to próbuje im tam coś wcisnąć, ponieważ jest wciąż taka niechęć, pamięć kolonializmu, niechęć do białego człowieka, więc on, ten Chanchi Chanda się nazywa, mówi, że on znalazł inną drogę na nauczanie kapitalizmu i liberalizację poprzez Kościół właśnie. Bo Kościół i wiara to jest jedyna nauka białego człowieka, którą oni akceptują, bo oni wiedzą, że to jest właściwie od Boga. W związku z tym tutaj to jest nie tylko przypadek, że akurat Jacek się tym zajmuje, ale to jest jedyna właściwie skuteczna w tej chwili metoda na liberalizację gospodarczą czy społeczną. Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. I teraz mam nadzieję, że dobrze. I co teraz? Będę miał spotkanie dla młodzieży i mamy zamiar w tym kierunku pójść. Powstanie przedszkole, szkoła. Do tego jeszcze za chwilę dojdę i opowiem. I tak jak powiedziałem na początku, przekonałem ludzi do tego, pokazałem im, że należy być dynamicznym, trzeba mieć marzenia i należy je realizować. Ale zanim do tego jeszcze przejdziemy i opowiem o tych rzeczach, chciałbym jeszcze trochę powiedzieć o Misesie. Tutaj jest moja książka gdzieś, gdzie ona jest. Nie wiem, o tutaj może od tego zacznę. Napisałem tutaj, dzięki Jankowi ukazała się książka Dwaj ludzie z Galicji. Może tytuł jest trochę mylący, bo on opisuje koncepcję osoby ludzkiej według Ludwika von Misesa i analizuje tę osobę w kontekście całego nauczania Kościoła. Ale skoro Jan Paweł II był takim gigantem, jeżeli chodzi o katolicką naukę społeczną, 90% wszystkich dokumentów to jest Jan Paweł II, więc doszliśmy do wniosku, że taki chwyt marketingowy możemy zrobić i jest to porównanie dwóch gigantów, ludzi z Galicji. Ja jestem z Tarnowa, czyli też z Galicji. Czech ludzi z Galicji. Dwaj ludzie z Galicji, Jan Paweł II i Ludwik von Mises. Kiedyś Human Action Misesa powstała 20 lat wcześniej niż Osoba i Czyn Wojtyły. I próbowałem w swojej książce udowodnić jedną rzecz, że to, co Mises mówi o jednostce, to samo można powiedzieć o osobie z punktu widzenia nauki społecznej i teologii. Mises mówi, że człowiek jest bytem rozumnym, jest wolnym, ma do tego prawo, żeby w ten sposób mógł działać i że działa zawsze celowo, czyli sobie wyznacza jakiś cel, do którego zmierza. A w Kościele mówimy, że osoba to jest byt rozumny, wolny i transcendentny. Znowu mówimy o celu, że człowiek ma prawo do tego, aby sobie cel wyznaczyć i do niego zmierza, a tym celem dla mnie, dla księdza katolickiego, dla chrześcijanina jest Bóg. Więc tutaj nie ma żadnych sprzeczności. I to mnie uderzyło na samym początku. Widzę, że wolny rynek daje mi tą przestrzeń, w której mogę wyznaczyć sobie Boga jako swojego i jako mój cel i mogę do tego celu realizować. Ale jest wiele innych rzeczy, które u Misesa są, które mnie uderzyły, gdy czytałem praksyologię pierwsze 200 stron ludzkiego działania. Mises mówi jedną rzecz, że Mises nie zajmuje się kategorią homo economicus. Bardzo często krytyka wolnego rynku jest pod tym kątem, że to mówimy tylko
o człowieku ekonomicznym, jak należy gospodarować z ograniczonymi środkami, jak je alokować i tak dalej. Natomiast Mises mówi, że nie ma czegoś takiego jak homo economicus. Nie możemy podzielić człowieka na człowieka homo economicus i homo religiosus. Jest jeden człowiek, który podejmuje decyzję. To nie jest tak, że ja w poprzedni dzień mam firmę, a w niedzielę idę do kościoła. Czyli w poprzedni dzień mam cel, który może jest, który jest jakiś inny od tego, co chcę zrealizować w moim życiu duchowym, religijnym. Czyli Mises o tym nie mówi, tylko mówi o jednej rzeczy, że nie można mieć dwóch celów. To, co mówi w Ewangelii Pan Jezus, nie można służyć, nie można mieć dwóch celów. Pieniądze, Bóg i mamonie, nie? Znaczy to mówię w ten sposób, że należy sobie synchronizować te cele. I gdy ekonomia mówi nam tylko homo economicus, to jest mainstreamowa ekonomia. To, co mówi Mises, jest klasyczna, że homo economicus w ogóle nie wchodzi pod, tutaj w rachubę. Mówimy, interesuje nas konkretny, to znaczy rzeczywisty człowiek. I co jeszcze Mises mówi fajnego, to co mnie jako teologa uderzyło, oni budujemy teorię ekonomiczną w oparciu o człowieka niedoskonałego, takim, jakim on jest, który podejmuje decyzje, czasami błędne, czasami lepsze, gorsze, ale nie są to decyzje, bym powiedział, idealne. Idealne z punktu widzenia trzeciego obserwatora. Nie ma czegoś takiego jak idealne warunki. Jak czasami się to robi, no często, głównie w ekonomii mainstreamowej buduje się modele. I w tych modelach człowiek ma działać. To jest absurd. Nigdy nie stworzymy takiego modelu, ponieważ nawet gdy poddawalibyśmy człowieka takiemu działaniu, to człowiek się uczy. I za chwilę ma już inne doświadczenie. Więc postąpi inaczej, niż to sobie zakładaliśmy wcześniej. Jest to rzecz niemożliwa. Modelowanie, używanie języka matematycznego dla Misesa jest rzeczą, jest absurdem w ekonomii. Czyli w ekonomii zajmujemy się człowiekiem, który działa. Ekonomia jest nauką o człowieku, który działa. Jest nauką o człowieku, a nie o alokowaniu środków, które są rzadkie. I my znamy jeszcze cele w jaki sposób one powinny być alokowane. To jest absurd. Czegoś takiego nie ma. A jeżeli chcemy to stworzyć, to tworzymy w tej chwili to, co jest. Czyli tworzymy pewien model i na siłę wciskamy w to w człowieka. I my się z tego powodu męczymy. Bo nie możemy realizować swoich celów, do których jesteśmy stworzeni. I Mises mówi, że określa precyzyjnie zakres nauk ekonomicznych i problemów. I twierdzi, że ekonomia zajmuje się analizą cenową dóbr i usług, które są wymieniane na rynku. Ale, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby zrozumieć, czym jest wymiana dóbr na rynku, musimy najpierw poznać, kim jest człowiek, w jaki sposób człowiek działa. I to dla Misesa jest punkt wyjścia do jego traktatu o ekonomii. I bez tego zachęcam do przeczytania tej prakseologii, ponieważ bez tego nie potrafimy zrozumieć, kim jest człowiek, czym jest ekonomia i będziemy ciągle nabierać się na zajęcia z wybitnymi profesorami, którzy będą mówić nam o zarządzaniu, nigdy wam nie powiedzą, że punktem odniesienia musi być własność prywatna. Rynki finansowe. I tak dalej, ale to nie ma dyskusji, nie ma człowieka. Ale człowiek ma przestrzeń wolności pozostawioną tam, ma stworzoną przestrzeń wolności poprzez pomnażanie dóbr, poprzez nabywanie czegoś na własność. Nie można mówić o zarządzaniu firmą, w jaki sposób firma działa i funkcjonuje, jeżeli ja nie wiem, kto jest właścicielem tej firmy. Albo konsumentem. Musimy sobie podzielić. Kto jest przedsiębiorcą, a kto jest menadżerem. I Mises mówi, to kapitalizm nie jest to system menadżerski. To jest system przedsiębiorców. Czyli mówienie o zarządzaniu firmą, gdy nie wiemy, kto jest właścicielem, kto jest menadżerem, dla mnie jest absurdem. W jaki sposób możemy mówić o zarządzaniu? Kto podejmuje ryzyko? Ryzyko mogę podejmować tylko wtedy, kiedy jestem właścicielem. A menadżer, jak mówi Pan Jezus w przypowieści o dobrym owcy, o dobrym pasterzu, ucieka. Firma leci na łeb, on ucieka, a przedsiębiorca ponosi koszty. Więc o zarządzaniu tylko z punktu widzenia psychologicznego
No, psychologia na pewno pomaga w tym wszystkim. To tutaj nie ma wątpliwości. Tylko, że musimy sobie powiedzieć, czy pracujemy na modelu sztucznym, ale nawet tym sztucznym musimy wiedzieć, kto jest przedsiębiorcą, a kto jest menadżerem. Czy aby osiągnąć ten cel, ekonomista musi rozpocząć swoje rozumowanie od rozumienia teorii ludzkiego działania. Czyli tutaj, że tak jak powiedziałem wcześniej, ekonomia nie jest... Zajmujemy się ludzkim działaniem, w którym środki, które są potrzebne do osiągnięcia celów, są nam nieznane. Są nam nieznane, ponieważ to człowiek w działaniu nadaje pewnym rzeczom, mówi im, że to może być, mówi sobie, to może być środkiem, który pomaga mi do realizowania celu. Z mojego czysto subiektywnego punktu widzenia, z twojego punktu widzenia może to przybrać całkiem inny wymiar. Więc jest to zupełna rewolucja w myśleniu ekonomicznym u Misesa. Tutaj przeskakujemy przez to i teraz mamy tak. Działający człowiek nigdy nie wybiera między wodą a diamentem. Działający człowiek ma zawsze do czynienia z wyborem między ściśle określonymi ilościami dóbr, których nie może mieć razem. To ten dylemat wody i diamentu chyba jest wam znany z ekonomii czy gdzieś z literatury. Nie było? Nie mieli wykładu z ekonomii. Tutaj takiego formalnego. Ale może być... A czy nie, ja tylko mówię w sensie takim bardziej filozoficznym, że mówię, że musimy... A to tego, że nie było. Ja tylko powiem, no dobra, tego nie było, chodzi mi tylko o jedną rzecz, że musimy wziąć pod uwagę coś takiego, że w życiu, znaczy pomysł na to, że co jest droższe, woda czy diament, znowu jest absurdem. Nigdy nie kupujemy wszystkiej wody, która istnieje na świecie, wszystkich diamentów. Wszystko musi być osadzone w kontekście czasowym. Czyli mamy konkretną ilość wody, którą możemy wymienić za diament. I wszystko jest relatywne, zależy jeszcze, mamy diament, wodę i człowieka. I człowiek, który dokonuje wymiany, dokonuje zawsze swojego punktu widzenia. Cena jest czymś relatywną, mówiąc to w ten sposób, jak mówi Mises, rzeczy nie posiadają wartości. To ja nadaję wartość rzeczom. To Smith czy później Marx popełnili ten błąd, mówiąc, że coś ma wartość, ponieważ tyle i tyle pracy zostało włożone w wyprodukowanie czegoś, tej wody. Ta woda tutaj kosztuje złotówkę, na pustyni może być bezcenna. A na pustyni może kosztować diament, ponieważ ja kalkuluję w innych kategoriach. Jestem na wycieńczeniu, kończy się moje życie, zmienia się moja preferencja czasowa. Walczę o coś innego. Tutaj tylko walczę o, nie wiem, o przetrwanie, bo za godzinę mogę mieć inną butelkę wody, jeżeli tej nie dostanę. Na pustyni może to być jedyna. I nie wiem, czy będzie następna. Nie wiem, kiedy ona będzie. Więc to wszystko się zmienia w czasie i o tym będą jeszcze wykłady, to będziecie mogli to poznać. Ale to są takie szczegóły, na które chciałbym zwrócić uwagę i zachęcić was do czytania Misesa, bo on pomoże wam zrozumieć, kim ty jesteś, że to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć ekonomię, należy zrozumieć, jak ja działam i funkcjonuję, bo w ten sposób tworzą się ceny, tworzy się rynek. To nie jest coś, co wymyślono przy biurku, jak się może niektórym ekonomistom wydawać. Działanie człowieka jest zawsze nakierowane na przyszłość. Człowiek ma świadomość czasu, gdy planuje zastąpić tymczasowy, mniej zadowalający stan innym, bardziej zadowalającym przyszłości. Upływ czasu ma wpływ na każdą zmianę. Może taki przykład też Mises podaje, że naprawdę czas ma ogromne znaczenie. Przy modelowaniu matematycznym czas nie odgrywa znaczenia. Bawimy się jakimś modelem, nie bierzemy pod uwagę czasu. Później, dobrze wiecie, z doświadczenia, gdy zrobimy, nie wiem, podejmujemy decyzję, czy mamy jedna osoba, z drugą się spotyka, dochodzą do porozumienia, jutro podpisujemy kontrakt, umowę na wielkie dzieło. Wystarczy, jak mówi Mises, jedna zmiana się zmienia w tym układzie, jedna osoba, nie wiem, na przykład umiera mu żona. Mimo, że z punktu widzenia obiektywnych standardów jest to super, super biznes. Ale on mówi, nie, ja już to nie wchodzę. Czyli każdego, mówi Mises, do momentu, kiedy decyzja nie zostanie podjęta, do momentu, kiedy nie kupię towaru na rynku, nic się nie zmienia. Zmienia się tylko w momencie, kiedy nastąpi wymiana. A jeżeli wymiana nastąpi, ona już jest historią. Ona się już nigdy więcej nie powtórzy. Ten sam układ, którym doszło do tej transakcji,
on już jest historią. Ceny są historią. Mam tylko mówią nam o tym, jaki był układ na rynku kiedyś. Teraz musimy wytworzyć nowy układ. Czyli czas jest, ma ogromne znaczenie. Ma ogromne znaczenie w naszym myśleniu ekonomicznym. I ja tutaj... Tak, zaraz do tego dojdę. Właśnie do tego dojdę. Teraz będzie o preferencji czasowej. Człowiek w działaniu wybiera między różnymi danymi możliwościami. Więc stwierdzi, że kieruje się on własną skalą wartości przy podejmowaniu decyzji, na podstawie której zaspokaja w pierwszej kolejności potrzebę o największym dla siebie znaczeniu. Subiektywistyczna teoria wartości. Bardzo często, gdy mówię o tej teorii, w teologii moralnej, mówią mi, że to jest relatywizm. Że, bo ja to odnoszę później, człowiek działa podobnie również, podejmuje decyzje nie tylko w sferze ekonomicznej, ale również duchowej, ale zresztą każdy nasz wybór kształtuje mnie jako osobę. A najwięcej decyzji podejmuję w sferze ekonomicznej. Kupuję każdego dnia, robię zakupy, jestem przedsiębiorcą, sprzedaję, więc te wszystkie rzeczy kształtują mnie jako osobę. Te wybory. Muszę te wybory muszę dokonywać zgodnie, jeżeli jestem chrześcijaninem, z dekalogiem, zgodnie z przekazaniem miłości, ponieważ ten cel sobie stawiam Boga, do którego zmierzam. Więc tylko, że teraz cały bajer polega na tym, że na czym polega subiektywna teoria wartości? Że ja muszę, że ja nadaję rzeczom wartość. Na rynku żadna osoba trzecia nie może mi powiedzieć, że to kosztuje tyle lub tyle powinno kosztować. Nie ma raz na zawsze ustalonej ceny. Ja nadaję wartość rzeczom, które kupuję i co więcej, każda wymiana, która dochodzi na rynku, dochodzi do wymiany, nie ma wymian, na które ja bym stracił. Każda wymiana, na każdej wymianie zyskuje, ponieważ ten problem mieli aż do Mengera, miał Aristoteles, wszyscy inni myśliciele, że wymieniamy rzeczy o takiej samej wartości. To po co je wymieniać? Jeżeli ja daję ci wodę, a ty dajesz mi wodę, no to nie ma sensu. Ja wymieniam wodę za Coca-Colę, ponieważ ja wolę Coca-Colę w tym momencie, a ty wodę. Czyli ja zyskuję i ty zyskujesz. Nikt nie traci. Nikt nie może stracić, bo jeżeli bym coś miał stracić, nie doszłoby do wymiany. Więc nie ma sensu. Ten sposób rozumowania. Na każdej wymianie zyskujemy. Wolnej wymianie, oczywiście mówimy do końca, tutaj będzie ostatnie zdjęcie, które nam powie, że to wszystko się może dziać w przestrzeni własności prywatnej. Ona jest punktem wyjścia do zrealizowania celów, które sobie zakładamy. Czyli i teraz mówiąc to w teologii moralnej, jak to przełożyć, gdzie nie ma relatywizmu. Jak się możemy sobie z tym poradzić? Ponieważ, tak jak może to wspomniałem na początku, człowiek, znaczy ja również wybieram Boga i Bóg musi stać się dla mnie, nie, Boże przekazania nie mogą się stać czymś narzuconym, ja sam muszę je odkryć, że one są moim prawem. Ja chcę w ten sposób żyć. Czyli w przestrzeni wolności, taką jaką rysuje nam Mises, ja mam również pole, przestrzeń wolności do tego, żeby podjąć taką decyzję. Że to, co było dla mnie odkryciem w encyklice Jana Pawła II, Veritatis Splendor na temat ludzkiego działania i moralności, to było to, że Wojtyła mówi w ten sposób, już jako papież Jan Paweł II, że czyn z moralnego punktu widzenia jest dobry wtedy, kiedy spełnia, jeżeli odpowiada celowi nadrzędnemu, jakim jest Bóg. Czyli jest zgodny z Bożymi przekazaniami, jest zgodny z przekazaniami miłości. Nie wykraczamy poza dekalog. Wtedy ten czyn jest dobry. Ale jeszcze jest jeden warunek, który musimy spełnić. Że ja muszę zaakceptować dekalog jako moje prawo. Prawo, według którego chcę żyć. To jest moje prawo. Subiektywistyczna teoria wartości, jak ula opasuje do tego. Że to ja nadaję te prawo, niejako staje, Boże prawo staje się moim prawem. I nie ma różnicy. Ja zaakceptowałem w pewnym momencie mojego życia, że jest to droga, która prowadzi do szczęścia. W Księdze Potocznego Prawa Bóg mówi nam wyraźnie, to są cytaty, kładę przed wami śmierć i życie, wybieraj. Ciągle mamy, w życiu również duchowym, zmagamy się z życiem i śmiercią. Musimy wybierać. To my nadajemy wartość tym rzeczom, śmierci i życiu. Co wolisz?
woli życie, czy woli śmierć. I wszystkie te rzeczy, o których mówię, kategorie ludzkiego działania, sprawdzają się idealnie w życiu duchowym. Nie ma dychotomii. Ja uważam, że to, co odkryłem dla siebie, Misesa, Wojtyłę i jako teolog na to patrzę, nie widzę dychotomii, różnicy między jednym a drugim. To się wszystko zazębia. Trudno, żeby było inaczej. Człowiek ma tylko jedną logikę, którą się posługuje. Co więcej, w teologii używamy sformułowań ekonomia Bożego zbawienia. Używamy języka Boża ekonomia zbawienia. Czyli nie ma tutaj, nie może być żadnej rozbieżności, ponieważ jest tylko jeden człowiek, nie homo economicus, a jest człowiek, czy jeden człowiek, nawet nie homo religiosus, religijny. Nie ma dwóch, jest jeden. Jeden, który działa. Jeden działający człowiek. Działający, który ma cel, do którego zmierza i tym celem jest szczęście. I oczywiście, jeżeli chcemy zbudować sobie państwo, przestrzeń, w której możemy działać, to musimy wziąć pod uwagę to, że najwięcej sporów rozgrywa się o to, że chcemy zdefiniować, czym jest szczęście i chcemy innych zmusić do tego, żeby realizowali to, a nie inne szczęście. A wolny rynek zostawia nam przestrzeń. Nie jest ważne, do czego zmierzasz. Ważne jest to, że wykorzystujesz innych jako środki do osiągnięcia swoich celów, ale traktujesz ich podmiotowo, nie przedmiotowo. A będziesz ich traktował podmiotowo wtedy, jeżeli zostawisz im wolność, a wolność jest wyznaczona przez własność prywatną. Do tego się to sprowadza. I Mises mówi, punktem wyjścia do gospodarki wolnorynkowej jest wolność i własność prywatna. Bez tego nie możemy nic zbudować. Nie możemy zbudować żadnego modelu ekonomicznego, bo będziemy marzyć w próżni, będziemy oderwani od rzeczywistości, będzie to fikcyjny homo economicus, nie będzie to człowiek rzeczywisty. Czyli tu jest bardzo ważna rzecz, mówię, ta subiektywna teoria wartości. I dlatego poszła za wolność. To my o tym decydujemy, co chcemy wybrać, w którym kierunku chcemy pójść. No i tak tu powiedział Janek, w ekonomii klasycznej istnieje pojęcie preferencji czasowej. Jest ona miarą tego, w jakim stopniu aktualna satysfakcja jest bardziej pożądana od takiej samej satysfakcji w przyszłości. Preferencja czasowa może być wysoka, gdy mamy pragnienie jak najszybszej konsumpcji dostępnych nam dóbr. No, przykładem tego jest niemowlak. Niemowlak pragnie skonsumować wszystko w tej chwili, nie myśli o przyszłości. Później w waszym wieku myśli inaczej. Odkładacie pewne rzeczy, myśli o przyszłości. I później mamy starca, który stoi krok przed grobem, kończy się jego czas i już mu na czasie tyle nie zależy. Tyle, co zależało mu wcześniej, ponieważ odchodzi. I co Mises mówi? Mises jako agnostyk, on nie buja w obłokach. Nie mówi, że mamy jakiegoś supermana, który działa i nie mówi, że w ekonomii nam nie mówi ta mainstreamowa, że człowiek się urodził i umrze. Mówi nam homo economicus. Absurd. O jakim człowieku nam mówi? Każdy z was się urodził. Może jeszcze w tym wieku waszym nie myślicie, ale umrzecie. Każdy umrze. To wiemy z doświadczenia. Nie własnego, ale z obserwacji. Bo jeszcze żyjemy. A to są rzeczy, których nie możemy pominąć w budowaniu teorii ekonomicznej. Tak jak powiedziałem na początku, do tego zmierzam. Napisałem misjonarz przedsiębiorca. I każdy z was, jeżeli chcecie odnieść sukces, i to mi się podoba w nazwie tej szkoły, są tutaj dwie rzeczy zawarte. Musicie myśleć dwupoziomowo. Horyzontalnie o biznesie, o służbie innym, bardzo egoistycznego punktu widzenia, bo chcecie odnieść sukces i przeżyć, ale jednocześnie możecie to zrobić tylko wtedy, kiedy będziecie służyć innym. I druga rzecz, nie możemy zapomnieć o tym, kim ja jestem. O mojej godności. Jestem człowiekiem, chcę siebie zrealizować jako osoba. Różnie to może być, również to nie jest ważne, czy to jest ateista, agnostyk, chrześcijanin, buddysta. Każdy ma swoją godność i każdy ma swój cel, do którego zmierza. Nie wiem, do czego zmierza ateista. To nie jest ważne. Podejrzewam, że nie odpowie mi na pytanie, czy zmierza do tego, żeby być nieszczęśliwym. Znaczy powie mi, że zmierza, że chce być nieszczęśliwym. Na pewno nie. Nikt w ten sposób mi nie odpowie. Każdy pragnie być szczęśliwym, ale tak jak Mises mówi, nie możemy tego zdefiniować. Jest to rzecz tak osobista, tak intymna, że pozostawiamy to ludziom. To musi być w ich sercach. I nie możemy, jeszcze raz wracam do tego,
Preferencja czasowa jest rzeczą, którą odkrywamy. Do niczego nowego tutaj prawa się zawsze odkrywa. Tak myśli człowiek, tak działa człowiek. Więc wracamy do punktu wyjścia. Musimy, jeżeli chcemy zrozumieć teorię cen, czym jest wymiana na rynku, musimy zrozumieć najpierw człowieka. Dlaczego człowiek zmienia decyzję, dlaczego raz myśli w ten sposób, a później inaczej, zachowuje się inaczej człowiek dorosły, inaczej starzec. Te rzeczy nam pomagają. Preferencja czasowa pomaga nam zrozumieć te sprawy. Okej, okay, dobrze. Kilka słów o tym, no jak mówi Mises. Czy Mises, jego brat Ryszard był matematykiem, słynnym austriackim matematykiem. I można byłoby powiedzieć, że no dlaczego Mises odrzuca matematykę jako narzędzie w ekonomii. Odrzuca ją, ponieważ matematyka nie potrafi nam opisać zjawisk przyczynowo-skutkowych. Opisuje nam tylko punkt wyjścia i efekt pewnych działań. Mises podaje przykład, że wiele takich przykładów. Mamy w magazynie jabłka, wiemy, że statystyka nam mówi, że 25% jabłek zgnije w określonym czasie. To rachunek prawdopodobieństwa. Tylko problem jest taki, że ludzie nie są magazynem jabłek. Nie jest ważne, ile zgnije jabłek, jest ważne, które. A tego nam nie powie. W ekonomii jest ważna osoba. I to jest dla mnie niesamowita sprawa. Mises jako agnostyk walczy o osobę, walczy o każdą jednostkę. Mówi, każda jednostka jest ważna. Nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy mogli traktować przedmiotowo kogokolwiek w ekonomii. I dlatego broni tej przestrzeni wolności. Jeżeli będę miał przestrzeń wolności wyznaczoną przez własność prywatną, to nikt nie będzie mnie traktował przedmiotowo. I to są rzeczy, które są również w dokumentach Kościoła. Sobie Watykański II mówi w ten sposób. Własność prywatna jest niejako przedłużeniem ludzkiej wolności. To jest cytat Expressis Verbis z dokumentów soborowych. Czyli naprawdę można znaleźć wiele pereł w dokumentach Kościoła, które są bardzo, bardzo wolnorynkowe. Są też inne, ale tych nie będę cytował. Ale większość jest takich, ponieważ naprawdę Kościół w swoim nauczaniu walczy o osobę. Walczy o to, żeby osoba była, mogła realizować się w sposób godny, mogła realizować swoje cele. Oczywiście Kościół mówi ciągle o Bogu, bo taka jest jego misja. Mises nie mówi o Bogu, ponieważ był agnostykiem, choć tu mam pewną swoją teorię, która się tam wkrótce w takim eseju ukaże, ale inna jest rzecz, że był ekonomistą. I to nie jest ważne. Dla ekonomii nie jest ważny cel, do którego zmierzamy. Czyli matematykę odrzucamy. Odrzucamy, ponieważ matematyka nie potrafi nam opisać rzeczywistości ludzkiej. Jak powiedziałem, eksperyment, model. Nie możemy poddać człowieka eksperymentowi, ponieważ uczy się podczas eksperymentu. Co więcej, to jak cena. Cena jest przeszłością. Jeżeli dojdzie do wymiany, ona jest przeszłością. Te warunki nigdy się nie powtórzą. I nie możemy w żaden sposób przewidzieć tego w żadnym modelu matematycznym, żeby można było przewidzieć, w jaki sposób podaż z popytem się, przetnie, bo tutaj wchodzi w rachubę człowiek, który jest nieprzewidywalny. W każdej sytuacji może zmienić swoje zdanie, może podjąć inną decyzję. A gdy nam średnia, matematyka pokazuje, że taka średnia, zgadzam się z tym. Tylko jeszcze raz mówię, w ekonomii liczy się średnia, statystyczna, liczy się każda osoba. Każda osoba, która podejmuje działania i ma prawo do tego, aby swój cel osiągnąć. To człowiek jest w stanie działać, ponieważ ma zdolność odkrywania związków przyczynowych, którym podlegają zmiany. Według Misesa przyczynowość to kategoria działania. Człowiek, który nie dostrzegałby związków przyczynowych, nie mógłby działać. To ostatnio była taka rozmowa z pewnym profesorem, który mówił, że o takim projekcie dla Afryki. Ktoś pracuje nad projektem telefonu, gdzie zamiast cyfr będą obrazki, ponieważ uważa, że w Afryce nie potrafią ludzie liczyć, czytać, albo jeszcze inny projekt, który pomoże ten telefon, pomoże im kobiecie, która sprzedaje ryby na rynku, policzyć, ile ma ryb, ile sprzedała i tak dalej. No ja mówię, jeżeli ta kobieta, pierwsze pytanie, kto finansuje ten projekt?
To jest pierwsza rzecz. A druga, czy ta kobieta, która pracuje na rynku od 20 lat, dokonuje wymian każdego dnia, czy ona nie wie, co wymienia? Czy ona każdego dnia ponosi straty? Jeżeli by ponosiła, to ona już dawno nie istniała na rynku. Ona istnieje, tylko my nie rozumiemy, jak ten rynek działa. Czyli Karl Mises mówi, bez względu na to, kim jest człowiek, czy jest Afrykańczykiem, czy jest Eskimosem, czy jest Europejczykiem, Amerykaninem, każdy myśli w kategoriach przyczynowo-skutkowych. Jeżeli ja bym nie myślał, że Afrykańczyk, bo tak możemy patrzeć, a on nie myśli, to znaczy, że to Afrykańczyk idzie prosto i wchodzi w ścianę i rozwala sobie głowę. No nie ma takich rzeczy. Każdy myśli przyczynowo-skutkowo. I ta logika jest wspólna dla nas wszystkich. Nikt nie myśli w inny sposób. W ten sam sposób myślą wszyscy ludzie. Działanie według austriackiego ekonomisty to wola urzeczywistnienia i przekształcenia w konkretny czyn. Wszelkie działanie człowieka jest celowe. Celowość działania wynika z warunków wstępnych ludzkiego działania, czyli działający pragnie zastąpić mniej zadowalający stan rzeczy bardziej zadowalającym. Ważną rzeczą jest określenie sobie celu, ale z drugiej strony, jak powiedziałem wcześniej na wstępie, to ja chciałbym jeszcze podkreślić. Do działania dochodzi tylko pod warunkiem, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z stanu rzeczy, w którym się znajdujemy. Tak długo, jak się znajdujemy w stanie rzeczy, czyli stan rzeczy, w którym jest, nas satysfakcjonuje, nie podejmujemy działania. Najłatwiej to dostrzec po jedzeniu, po dobrym lunchu. Usiadamy sobie, wypijamy wino i siedzimy przez godzinę, odpoczywamy. Jesteśmy usatysfakcjonowani. Ale za kilka godzin przyjdzie znowu to odczucie głodu, więc należy znowu coś zjeść. Znowu odczuwam pewien niepokój. To jest w sferze biologicznej, bardzo proste do zrealizowania. W ekonomicznej jest podobnie. Mam marzenia. Chciałbym mieć dom, chciałbym mieć samochód. Te marzenia mają wszyscy ludzie teraz. Jak je zrealizować? Ale te marzenia mogą być również w sferze duchowej. Teraz jutro będzie kazanie, jeżeli ktoś jest katolikiem, to jutro jest druga niedziela Wielkiego Postu, będzie kazanie, będzie Ewangelia o przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor. Dlaczego taka Ewangelia, dlaczego Jezus się przemienia? Po to, aby swoim uczniom ukazać ten rąbek chwały, do której, kim on jest, że jest Bogiem, że wszyscy do Niego zmierzamy. Żeby nam pokazać, żeby nas podnieść na duchu i pokazać nam, bo zły duch jest bardzo inteligentny i nam mówi, że w stanie, w którym się znajdujemy w tej chwili, wszystko jest fajnie. Nie zmieniaj tego stanu. To w życiu duchowym. Potrzebujemy oczami wiary popatrzeć na to, że jestem niedoskonały, że jestem grzesznikiem. I do czego to zmierzam? Mises, tak powiedziałem. Mises mówi, że człowiek jest niedoskonały. I w oparciu o takiego człowieka musimy budować teorię ekonomiczną. Mówi, jako teolog patrzę na to, że jest wspaniała antropologia Misesa. Jako teolog patrzę, mówi, Mises mówi, człowiek jest grzeszny. Człowiek jest grzeszny i taki jest, jest niedoskonały. Z drugiej strony, gdy mówi, że człowiek działa, ponieważ pragnie zastąpić stan mniej zadowalający, rzeczy bardziej zadowalającym, ja nie chcę być, ja chcę się nawrócić. Czym jest nawrócenie? Nawrócenie jest właśnie taką zmianą, że ja sobie uświadamiam, uwierzyłem, popatrzyłem oczami wiary, że ja chcę zmienić swój stan z grzesznego na święty. To jest przeciwieństwo bycia grzesznym. Czyli zauważcie, że ja patrzę z punktu widzenia, dla mnie ekonomia Mises jest tylko pretekstem, ekonomia jest pretekstem do refleksji teologicznej. Ja czytam Misesa i ja w tym nie widzę żadnej rozbieżności. Mises mówi, człowiek jest niedoskonały, w oparciu o takiego budujemy teorię ekonomiczną. Ja mówię, człowiek jest grzeszny, mówimy w teologii. Człowiek działający pragnie zastąpić mniej zadowalający stan rzeczy bardziej zadowalającym. W Kościele mówimy o nawróceniu. Czyli jesteś grzesznikiem z Chrystusem, bierzesz krzyż na swoje ramiona, idziesz, się nawracasz, się zmieniasz. To są te rzeczy, o których mówimy w teologii. Więc nie ma rozbieżności między życiem duchowym a życiem ekonomicznym. W tym sensie nie ma, jeżeli chodzi o logikę myślenia i działania. Ponieważ cel jest jeden. Fakt, że może być tak, że możemy sobie założyć różne cele. Może być tak, że w przestrzeni wolności wyznaczonej nam przez własność prywatną mogę sobie sam stworzyć cel, do którego zmierzam. Ale to już jest twój problem.
bo ty dążysz do celu, który sobie sam sobie założyłeś i tym celem nie jest Bóg. Czyli jest autokreacja celu. Ty się zamykasz we własnej immanencji. Później się może okazać, jak mówi Pascal, gdy założyłeś sobie takie założenia, po śmierci się może okazać, że odrzuciłeś Boga, a On jest. Więc tu należy się zastanowić, wybrać, co wybrać. Mises jest zwolennikiem indywidualizmu metodologicznego. Wszelkie działania są zawsze działaniami jednostek. Czyli współpraca i dzielenie społeczne stanowią tylko szczególny przypadek ogólnej kategorii ludzkiego działania. Ten indywidualizm metodologiczny, podkreślenie jednostki, jest bardzo ważne w ludzkim działaniu, że Mises zostawia nam i to gwarantuje nam własność prywatna, że mamy przestrzeń do tego, aby działać i podejmować decyzje jako jednostka. I pierwsze, teraz jestem w trakcie lektury takiej książkę polecam, Islam bez ekstremów, Mustafa Akiola, muzułmanin, turecki dziennikarz, który pisze o islamie, w takich kategoriach wolnorynkowych. Pokazuje nam, że właściwie kapitalizm również rodził się w islamie i islam nie jest taki, jak w tej chwili, to co mamy w tej chwili, nam się pokazuje islam, to jest nieprawda, w tym sensie tego nie ma w Koranie. Pewna tradycja, interpretacja islamu kiedyś było inaczej. Pokazuje nam taki przykład, jak się rodził kapitalizm. I zgadzam się tutaj z Akiolą, bo w IX czy VIII wieku jedynym większym miastem w Europie, które miało ponad 50 tysięcy mieszkańców, był Rzym. A Akiola mówi, w tym czasie było 13 większych miast od Rzymu w świecie islamskim. Co to oznacza? Że podobnie jak Abraham wyprowadził swoją rodzinę z Ur Chaldejskiego, i niejako to był wielki marsz w kierunku podkreślenia znaczenia jednostki. Koniec z epoką przywiązaniem do pewnych grup etnicznych i tak dalej. Podobnie jest w islamie. Mohamed prowadził ludzi do miast, bo taka była kolej rzeczy. A w mieście żyją ludzie anonimowi. Nie ma podziału na etniczność, mój klan, twój klan. Jest inny świat, stworzymy inny świat. Jest podział, inteligentny podział pracy. Czyli w ten sposób stworzymy przestrzeń do tego, aby mógł rozwinąć się wolny rynek i kapitalizm. I tą książkę, ja wam polecam Akioli, żeby zrozumieć również, na czym polega, czym jest islam i jakie zasługi ma islam dla rozwoju kapitalizmu. I dobrze. Jedna rzecz. To chciałbym podkreślić bardzo mocno, że własność prywatna stwarza jednostkę, sferę, w której jest ona niezależna od państwa, co mówi Ludwig von Mises. To jest punkt założenia, to jest założenie, jest aksjoma, bez którego nie możemy ruszyć do przodu. Musimy budować ten świat w oparciu o własność prywatną. Ona jest świętą, której nikt nie ma prawa nikomu własności prywatnej odebrać. To mówi nam siódme przekazanie. Nie kradnij. Więc tu znowu spotykamy się z krytyką u Misesa. Mises krytykuje Kościół katolicki, czy chrześcijaństwo, ale krytykuje to, co w nim było złe. I ciągle jest złe. To jest to, mówi Mises, mówiąc w skrócie, mówi, wróćmy jeszcze raz, cofnijmy się o 2000 lat. Noszę taką opaskę z napisem Tunes Edemalis. Mises.org, Tunes Edemalis. To znaczy, ten cytat jest z Wergiliusza. On mówi, nie poddawaj się złu. Ale to jest ciekawa rzecz, że Mises sięgnął po cytat, który jest przed Chrystusa. Znaczy, to jest taka moja interpretacja tego, co miał Mises na myśli. Prawdopodobnie chodziło mu o wszelkie przejawy zła, jakim jest socjalizm. Ale przy tym, kiedy on krytykuje Kościół katolicki, Kościół chrześcijaństwo jako takie, że nie doceniało jednego przekazania, nie kradnij. Budowaliśmy cywilizację, gdzie to przekazanie było ciągle jest jakoś niedoceniane. Był okres niewolnictwa, feudalizmu, socjalizmu, teraz interwencjonizmu. To przekazanie ciągle jest gwałcone i nikt nie staje w obronie własności prywatnej, jako Kościół. To Mises mówi, cofnijmy się jeszcze raz o 2000 lat do przodu, i rozpocznijmy przenośni budowę świata, ale w oparciu o wszystkie przekazania,
włącznie z przykazaniem nie kradnij i nie pożądaj rzeczy bliźniego swego. Taka jest moja interpretacja tego, bo ciekawa rzecz, że Mises jako agnostyk, jako motto życiowe sobie stawia tunes sede malis, nie poddawaj się złu. I zostawia jako to zdanie niedokończone, ono tam ma później jeszcze swój kontekst, ale w tym wszystkim, ale tu pozostaje niedokończone. Co miał na myśli przez zło? To sobie można dopowiedzieć. Okej, okay. Czyli dobrze, czyli własność prywatna jest tym punktem wyjścia i nie można sobie zbudować, znaczy musi być budowa społeczeństwa, państwa w oparciu o własność prywatną. I to daje nam przestrzeń wolności. W tej przestrzeni możemy realizować swoje cele i tak dalej. Więc wszelkie pomysły na to, że można byłoby to zrobić inaczej, no są utopią, ponieważ należy wziąć pod uwagę najpierw, jak mówi Mises, kim jest człowiek. Trzeba być konsekwentnym. I Mises był konsekwentny do bólu w tym wszystkim. Budując całą swoją teorię, mówię, pieniądza, wszystko, cokolwiek. Punktem wyjścia dla niego było to, że własność prywatna jest rzeczą świętą i nie można jej nigdy poświęcić dla celów wyższych, dla budowania jakiejś ideologii państwa i tak dalej. Wszystko musi być w oparciu o własność prywatną. I gdy mówimy o systemie menadżerskim i systemie o przedsiębiorcach i o menadżerach, to jest podstawowa różnica. Jeszcze raz podkreślam, Mises mówi, kapitalizm nie jest systemem menadżerskim, jest systemem dla przedsiębiorców, którzy oni odgrywają główną rolę. Menadżer jest tylko na usługach przedsiębiorcy. I problem jest w tym, że świat współczesny jakoś odbiera nam tą przestrzeń, w której mogliby się pojawić przedsiębiorcy. Bardzo często tym przedsiębiorcą staje się państwo. Teraz cała ta dyskusja, nie mówię, w Polsce o stadionach. System płac menadżerski. A kto jest przedsiębiorcą? Jest państwo. Czyli, a kto ponosi teraz ryzyko i kto za to płaci? Nie państwo, tylko my. Podatnik. Tu staje pies pogrzebany. Przedsiębiorca podejmuje ryzyko. Przegrywa, traci swoje pieniądze, swoją rodzinę, swój dom. I jeżeli nie potrafi działać na rynku, to tylko on traci. A to się nie rozpływa po całym społeczeństwie. A jeżeli on odnosi sukces, to wszyscy z tego korzystamy. On najwięcej w tym sensie, że się bogaci. Ale w każdej chwili, jeżeli nie będzie potrafił zarządzać własnym majątkiem dobrze, może znowu wrócić do punktu wyjścia. I tak się to cała spirala nakręca. Ale teraz chciałbym opowiedzieć o szkole i o moim pomyśle na szkołę, w tym w przedszkole i szkoła średnia, i szkoła podstawowa w Lusace. Jak powiedziałem wam, mam, no będzie szkoła, już nawet jest logo, Ludwig von Mises, Preschool in Linda. Fajnie brzmi, nieprawdaż? Może chyba to pierwsze przedszkole na świecie katolickie imienia Ludwika von Misesa. Nie wiem, czy nie pozwolą, ale podejrzewam, że nie pozwolą w Lusace, bo nikt nie wie, co to był Mises. A tak fajnie brzmi, nie? Nieprawda? A jeszcze dali pieniądze. Są pieniądze z zewnątrz, więc budujcie, macie zielone światło. To jest taka wizualizacja. To jest rzut, powiedzmy, tam z góry, jak będzie to wyglądać. To są pierwsze schematy. Nie są to, mówię, obiekty, mówię, wielkiej... To są jakieś obiekty. No są, ale mówię w tym sensie, że to nie jest wielka sztuka, architektura. To nie o to chodzi. Do czego zmierzam? Chcę zbudować to przedszkole. Ono będzie tylko takim pretekstem do zrobienia czegoś więcej. Przedszkole jest potrzebne po to w Lusace, w Lindzie, bo w Zambii można odnieść sukces tylko wtedy, jeżeli zna się język angielski. Jest to biedna dzielnica. Jeżeli dzieci nie znają języka angielskiego, nie mają szans na odniesienie sukcesu w życiu zawodowym. Ponieważ całe szkolnictwo jest oparte o język angielski. Uniwersytet tylko w języku angielskim. Szkoła, parlament, nie wolno mówić w językach lokalnych. Czyli politycy wszyscy są, nie wiem, skazani, to jest ich wybór. Wybrali język angielski. Język angielski jest tym środkiem, który otwiera, narzędziem, który otwiera im awans, świat, horyzonty i tak dalej. Więc w Lindzie mam dwie msze w niedzielę. Jedna jest po angielsku, druga jest w Niandzia. I kto przychodzi na msze w języku angielskim? Nie przychodzą obcokrajowcy, przychodzą Zambijczycy. Ci, którzy są świadomi tego, którzy odnieśli pewien sukces,
już w swoim życiu i są świadomi tego, że muszą uczyć dzieci nawet w domu języka angielskiego, żeby mogli awansować później. Bo jest szkoła, bardzo często ludzie wysiadają w tym całym takim pogoni za, nie wiem, za wiedzą, za sukcesem. Odpadają po drodze, bo nie znają angielskiego. Więc doszedłem do wniosku, sam to zauważyłem, po rozmowach z radą parafialną, że musimy zrobić najlepszą szkołę tamtej części Lusaki, która będzie uczyła dzieci po angielsku od samego początku. I będzie to szkoła, fakt, zbudowana może z pieniędzy, które będą pochodzić z zewnątrz. Ta szkoła sama się musi kręcić. Oni muszą za to płacić. Muszą dokonać wyborów. Czy ja kupuję moła, piwo, czy ja zapłacę za edukację. A tym bardziej, że nie będzie to nic nadzwyczajnego, bo większość szkół jest prywatnych w Zambii. Nawet jeśli są państwowe, trzeba płacić bardzo dużo pieniędzy, w tym sensie, jeżeli chodzi o procent wczesnym. Więc no, mam taki pomysł, ale to jeszcze jest nie wszystko. Będzie język angielski. I druga rzecz, jest bardzo ważna. Czy tak długo jak tam będę, a mam zamiar tam być dłużej, w Lusace, w tej parafii, już tego nie zmieniać i pozostać na jakiś czas i realizować to moje marzenie połączenia trzech rzeczy. Misji, Afryki i ekonomii. Ekonomii, bym powiedział, przedsiębiorczości. Że te dzieci będą miały okazję do tego, aby uczyć się i wychowywać w środowisku przedsiębiorczości. Że o tym będziemy rozmawiać w parafii, że będą warsztaty, że również w tych samych budynkach będą tego typu zajęcia jak tutaj. Z Azbiro Zambia. Że takie jest moje marzenie. Ale żeby nawet dobrać jakiś skrót angielskojęzyczny. Nie, to zrobimy. To school business okej, można. Wymyślimy jeszcze coś, wymyślimy, popracujemy nad tym, żeby może nie zmieniać się logo, żeby pozostało. Zobaczymy jeszcze. Ale takie jest moje marzenie, żeby pozwolić tym ludziom, żeby nauczyć ich jednej rzeczy, że można mieć marzenia i można je zrealizować. Bo na czym polega problem? Wszystkie pomysły na Afrykę polegają na tym, że przynosimy coś z zewnątrz. Jakiś pomysł. Justów na przykład, tam mieliście obiecy w kontestacji. Te wszystkie mikro jakieś pożyczki, inne sprawy. To są rzeczy, które pochodzą z zewnątrz. Ja po prostu muszę im pokazać jedną rzecz, że oni mają w sobie talenty, muszą je odkryć. I ja po prostu nie wiem, co jest w windzie. Na czym w windzie można zrobić interes. To nie w sensie pejoratywnym. W jaki sposób można służyć innym ludziom. Co inni ludzie potrzebują. Ja tego nie wiem. A oni to wiedzą. Znaczy, oni jeszcze tego nie wiedzą, że mogą to wiedzieć. Się dowiedzą. Znaczy, dla mnie przedsiębiorca jest taki super film. Polecam na stronie Pafery, można go zdobyć w języku polskim. Powołanie do przedsiębiorczości. Nakręcony przez księdza w jego instytucie, księdza Stierko, Lorda Achtona. I tam jest taki jeden fajny fragment, się mi podoba. Tam jest trzech czy czterech biznesmenów, mówi o swoim życiu. Podobnie jak w takiej formule jak tutaj. Mówi o swoim życiu, jak doszli do sukcesu. I jeden mówi, kto to jest przedsiębiorca? Przedsiębiorca to jest człowiek, który wychodzi na pustynię i nie widzi piasku. Widzi sklep, widzi firmę, widzi pole golfowe, widzi swój dom. A większość ludzi wychodzi na pustynię i co widzi? Piasek. A ja tak mówię z młodzieżą w Lindzie, wyszedłem z nimi przed kościół i co widzicie? No pole, trawa. A ja mówię, nie. Ja widzę szkołę, przedszkole, mój dom, widzę Azbiro, inne rzeczy. I w ten sposób myśli przedsiębiorca. Ma cele, które chce realizować. I to jest rzecz najważniejsza, żeby tej młodzieży pomóc zrealizować te cele. Podobnie tutaj, jak rozmawiałem z niektórymi ludźmi, teraz byłem na kolekcjach takich gospodarczych, byliśmy w górach, młodzież co mówiła, że cieszy się, że jest coś takiego jak Azbiro, ponieważ można tutaj przyjść i niejako nawzajem się naładować. Spotykamy ludzi, którzy myślą podobnie, a jest nas ciągle bardzo mało. Gdy wyjdziemy na zewnątrz, jest apatia, nie ma pomysłów na życie, bo myślimy w kategoriach jakby, no najlepiej może byłoby pracować dla rządu, bo jest to najlepsza pensja, jest stabilizacja, boimy się ryzyka. To jest to, czym karmi nas świat. A taki przykład tutaj Janek może opowiedzieć i powiedzieć, co sam był tego prowodyrem w szkole w Livingstonie. Weszliśmy na zajęcia w szkole średniej dla dziewczyn i Janek pyta,
Kto chciałby z was pracować dla rządu w Zambii? Nikt. Kto chciałby mieć własną firmę? Wszystkie dziewczyny podniosły rękę. To już pokazuje coś, że nawet w Zambii ludzie mają takie marzenia, tylko musimy im pozwolić je zrealizować. I mówić o tym, o własności prywatnej, mówić im o tych kategoriach ludzkiego działania, o Misesie. I wydaje to jest, co mówię, mój cel, moje marzenie, które chciałbym zrealizować i przestać myśleć w kategoriach stereotypów, że nie można, że należy budować sierocińce, inne rzeczy. To są rzeczy bardzo ważne. Ale byłoby super sprawą, gdyby te sierocińce budowali Zambijczycy, dla Zambijczyków. Bo ciągle mówię, czy są też pomysły na to, jak można. Salezjanie mają szkołę, na przykład uczą stolarki, siostry uczą, jak szyć, krawiectwa, znaczy, ale to jeszcze nie jest to. To, co mówi Mises. Przedsiębiorca wcale nie musi się znać na tym, jak szyć. On ma pomysł, żeby coś wyprodukować i to sprzedać. Bo taka jest potrzeba na rynku. I on może zatrudnić 100 szwaczek. I on nie ma pojęcia o tym, jak się szyje. Ale ma pomysł na finalny produkt. I jak to sprzedać. I to jest najważniejsze. Przedsiębiorca nie musi być inżynierem. A szczególny przypadek może być inżynier, który jest przedsiębiorcą. Tylko jeszcze raz podkreślam jedną rzecz, na to chciałbym was uczulić. Wydaje mi się, że jeżeli chcecie odnieść sukces w biznesie, w przedsiębiorstwie, w biznesie, to nie zapominajcie o tym, że sami jesteście kapitałem, w który należy inwestować. Bo nawet wtedy, gdy bez względu na to, tak mi się wydaje, jestem o tym głęboko przekonany, czy wierzysz w Boga, czy nie wierzysz, czy On jest twoim szczęściem, czy też nie. Ale każdy ma jakieś swoje szczęście, ma swoją godność i chce się realizować. A więc należy robić to z godnością, należy robić to zgodnie z zasadami. Mieć poczucie satysfakcji, że rozwijam się dwupoziomowo, horyzontalnie i wertykalnie. Rozwijam się jako osoba. Nie wiem, są jakieś pytania? Z chęcią odpowiem. Numer konta do wpłaty na rentową wodę. To by nie było pytań, prawda? Ja myślę, że dobrze byłoby, żeby kiedyś, jak za rok, za dwa, zrobić tam zjazd, taki wiesz, absolwentów. Teraz lata KLM już bezpośrednio do Rusaki. Od maja, no. Także to myślę, że to może być wielka przygoda i pokazanie tym ludziom tam, że jest jakaś więź, że między donatorami czy donorami, a nimi. Nawet nie w sensie finansowym, tylko takim psychicznym. Ja mam pytanie. Skoro ci ludzie mają cele, marzenia, to czemu ich nie realizują i czemu trzeba im w tym pomagać? Dobre pytanie. Mi się wydaje, że w Polsce również. Dlaczego tutaj jesteś? Proszę? Dlaczego tutaj jesteś? No bo szukam sposobu na życie. Jeszcze. A oni nie mają w ogóle takiej możliwości. Siedzą w lindzie i są skazani na to, że nie można niczego zmienić w ich życiu. Ich rodzice żyją z dnia na dzień, nie myślą w kategoriach przedsiębiorczości. Jeszcze oni są przedsiębiorcami, sobie radzą w tym życiu doskonale. Ale to, co chciałbym pokazać, że przynieść ludzi z zewnątrz, którzy odnieśli sukces w tym samym kraju. Pokazać im, że można zrobić coś więcej niż tylko żyć z dnia na dzień. Bo tak to wygląda. Żyjemy tylko z dnia na dzień, nie myślimy o przyszłości. Ale wy jesteście wyjątkowi. To jest wyjątkowy. Musicie mieć świadomość tego, że każdy z was to jest w skali tego, nawet podsportowego społeczeństwa, jest kimś wyjątkowym. No większość tutaj jest to rozkładający, że jest niemoc, że jest beznadzieja, że nie ma szans dla młodych ludzi. Ja kiedyś po zajęciach z Asbirem jadę do domu i słucham audycji radiowej na Tok FM. I tam jakiś wykładowca, czy dwóch wykładowców opowiada, jaka to jest straszna, tragiczna sytuacja młodych ludzi po studiach w Polsce. Że nie mogą pracy znaleźć. A tutaj aż się kontrolowało.
taki pomysł, a to by zmienił, a to by zrobił. Więc oni są w tej sytuacji tych mas, tak jak i w Polsce. Poza tym jeszcze trzeba pamiętać tak, że tam jednak tą siłą, która jak u nas jest rząd, jakieś była komuna, teraz jest rząd, tak, pół komuna, ale jest rząd i wymusza na nas pewne działania, to u nich jest jednak jest pozostały systemu kolonialnego. A nawet ten system postkolonialny, gdzie Murzyni już lokalnie przejęli władzę, to oni też przejęli władzę tak samo jak w Polsce. Profesor uniwersytetu, mimo że się zmienił system, dalej wykłada, można powiedzieć, ekonomię socjalizmu i ekonomię etatyzmu. Tak samo tam Murzyn, który nawet polityk, który już jest uważa, że jest wolnym, że jest w swoim kraju, on kopiuje rządy te białe. Rządy kolonialne. W dalszym ciągu to najlepiej jakby, zresztą Jacek mi przysyła czasem linki, na przykład do stron, ulubioną taką stroną naszą jest strona jezuitów zambijskich. Czarni jezuici, ale oni tam właściwie najlepiej to by wzięli w niewolę tych wszystkich Murzynów. Odebrali im wszystko, potem im dawali jedzenie, tam żeby się przykryli czymś, czapeczkę, żeby stworzyć taki ustrój no, szczęśliwości, że się nimi opiekuje. Ale przecież człowiek nie chce żyć tak, żeby się nim opiekowali inni, tylko najlepiej jak się sam sobą zaopiekuje. Więc tamten system przeciwdziała właśnie takiemu indywidualizmowi, takiej niezależności. A z drugiej strony, ja myśmy przyjechali od razu pierwszy dzień, poszliśmy do takich sióstr zakładów, mówią, że właśnie kilka dni wcześniej, czy dzień wcześniej wyjechała do Stanów Zjednoczonych dziewczyna zambijka, sierota, której rodzice zmarli na AIDS, wygrała światowy konkurs na studia, za darmo na studiach, nie wiem, to był Harvard czy Yale, na którymś z takich uniwersytetów. Prosta, wiejska, można powiedzieć, no gorzej niż wiejska. Afrykańska dziewczyna, która była niczesza. Afrykańska, w sensie, wiesz, na Afryka, nie? No, tam dżungla czy coś. Ta dziewczyna wygrała kandydaci z Belgii, z Albanii, z różnych innych krajów, bardziej cywilizowanych. Przegrali, ona wygrała. Więc tam ten potencjał jest, tylko że nie ma tego, nie ma takich aspirów. Bo jakbyście poszli normalnie szkołę biznesu, na SGH, czy jakiś inny, ja tutaj nie może żadnej propagandy nie ubrać. I byście posłuchali, czego tam uczą o wyznacie, to byście wyszli po dwóch zajęciach i byście powiedzieli, dziękuję, że ja sobie sam to wszystko wymyślę. Znaczy nic nie wymyślę, a po co to w ogóle czytać? No. Tutaj jest to, że też się wymieniacie. Oni nie mają takiego, oni mają takiego forum, więc stworzenie im takiego forum w tym sensie, że no jednak musi być jakiś przedsiębiorca, który coś z siebie da, no chociażby nawet jak się książki, żeby ktoś mógł czytać książki, to musi być przedsiębiorca, który wybuduje drukarnię, a drugi, który będzie te książki wydawał, trzeci, który będzie je sprzedawał. A jeżeli nie będzie tego, oni nawet tego nie mają. No, dlatego trzeba im w sensie to podrzucić, prawda? A jak tam jest z ochroną praw własności i praw prywatnych? No właśnie, bo podstawą całej ekonomii jest właśnie własność prywatna. No to tak musi być chronione. Jest tak jak u nas, jest chroniona? Jest. Jak ci połowę pensji zabierają? Na podatki. To jest chroniona? Chciałem się zapytać, nie znam. Znaczy, no nie ma problemu o tym, że z tym, że jeżeli otworzysz biznes, że nastąpi nacjonalizacja. Pod tym względem, jeżeli to masz na myśli, to, to jest korupcja. Jest korupcja, są wysokie podatki, bo paliwo kosztuje tyle samo co u nas, a zarobki są o wiele mniejsze. Można kupić po prostu ziemię i postawić sklep, kupić drugą ziemię, postawić sklep. Można, spokojnie, można. I ma się to pewność, że tego nikt nie zabierze. Nikt nie zabierze. Bo fakt, że jest na rynku, są na przykład tylko trzy firmy komórkowe, są licencje, tego typu rzeczy. No a w tą na przykład niszę nie wejdziesz, tą przestrzeń komórek. Ale można, jeżeli chodzi o ziemię, można kupować na farmę, inne rzeczy, można robić to spokojnie. Nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o internet. Jest problem z internetem i podejrzewam, że dlatego, ponieważ są licencje, że tylko niektóre firmy mogą to robić. Ale to wymaga również, i to jest odpowiedź na moje pytanie, żeby były takie osoby, które wejdą w ten biznes i pokażą im, że potrzebują więcej wolności.
O to by mi chodziło, żeby te osoby zrozumiały, że bo można być tak, że można być zadowolonym z tego systemu, w którym się jest. Mam rodzinę, znaczy będę miał rodzinę, będę miał jakiś tam mały domek, wszystko jest fajnie. Posadzę sobie bananowca, mam co jeść, ale można mieć, trzeba zobaczyć, że można zrobić coś więcej. Oni nie mają tych takich przykładów, a zwłaszcza w tej biednej dzielnicy. Można, to pokazuje bardzo dobrze ludzkie zachowanie, w jaki sposób możemy zakopać swoje talenty. Przypomnij o talentach. Jeden otrzymuje 5 talentów, drugi 2, jeden. Ten 5 pomnaża, a ten, który ma 1, nic z nim nie robi. Mi się wydaje, że musimy wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, to co ja biorę pod uwagę, że świat nie składa się tylko z rzeczywistości, z tego, co widzimy. Jako ksiądz, jako duchowny, jako misjonarz widzę i zdaję sobie z tego sprawę i czuję to, że przy okazji każdego wyboru, jaki dokonuję, jeszcze jest ten, kto jest ode mnie bardziej inteligentny, zły duch, co mi pokazuje, że gdy dokonuję wyboru, to on mi podpowiada pewne rzeczy, pod pozorem dobra wskazuje mi zło. Podobnie jest z tym talentem. To jest jeszcze inna rzeczywistość, może większość z was się z tym nie zgodzi, a ja w to wierzę. Tak to jest. I że dlaczego ktoś, kto ma talenty, ich nie rozwija. Nam się może wydawać, że to jest, mam pewien talent i go nie rozwijam. Dlaczego? To się może działać na moją niekorzyść. Można to wytłumaczyć w inny sposób, psychologicznie, w inny sposób. Ja to tłumaczę w ten sposób. Pomagam i chcę również tym ludziom pomóc zrealizować ich marzenia, marzenia, żeby odkryli swoje talenty, które daje im Bóg, żeby w ten sposób byli kreatywni. Bo Bóg pragnie, abyśmy byli kreatywni. I punktem wyjścia do tego jest, do tej kreatywności Bóg nas niejako zmusza, bo stwarza nas w świecie, w którym nie ma wystarczających środków do tego, by przeżyć. Rodzimy się bez niczego. Musimy pracować. Czyli Bóg zmusza nas do tego, czy Stwórca, czy ktokolwiek, czy natura, abyśmy byli kreatywni. Ale można być w tej całej kreatywności bardzo leniwym. Można się zadowolić tylko, nie wiem, jedzeniem, bananem, kukurydzą. Można mieć więcej rzeczy. Więcej rzeczy, ale podział, inteligentny podział pracy sprawia, że mamy więcej czasu na to, żeby wzajemnie siebie poznawać, mieć czas na inne relacje, nie tylko, bo jeżeli człowiek nie oszczędza, a tylko konsumuje, to nie produkuje niczego więcej. Zajmuje się tylko sobą, jest tylko skoncentrowany na sobie, na jedzeniu. Nie ma czasu na rozmowy, na bycie z innymi, nie ma czasu na religię. Tylko podział inteligentny pracy sprawia, że mamy czas na to. Nawet Bóg, znowu, ja mówię, nawiązuję tutaj do Boga, ponieważ jestem księdzem. Mamy podział czasu na tydzień plus niedzielę. W niedzielę odpoczywam. Więc to wszystko według mnie jest harmonizowane i jest super ułożone, tylko to muszę odkryć. Ale kreatywność jest rzeczą bardzo ważną i mówię, chcę po prostu młodym ludziom pokazać, że muszą być kreatywni, muszą coś w swoim życiu zrobić. Coś więcej niż to, co w tej chwili mają w tej lindzie. No, ale jest jeszcze coś takiego, jak ten wspomniany pastor, on powiedział, że Afryka dorosła już do takiej przemiany właśnie, jak w XIX wieku w Europie. Czyli takiego wolnego rynku, właśnie liberalizmu. I on nawet powiedział, że wiek 21 czy 22 będzie wiekiem Afryki, że tu będzie, my będziemy szli w kolektywizm, te wszystkie socjalizmy z powrotem, a oni pójdą do domu. Ja nie wykluczam tego. Jeżeli mamy Południowa Korea w 65 roku, 47 lat temu, miała dochód na osobę niższy niż Mali, Afrykańska Republika Mali. Korea była biedniejsza niż Mali. I dzisiaj Korea jest na dziewiątym miejscu na świecie, a Mali jest dalej tam, gdzie było. W związku z tym skoku cywilizacyjnego, jeżeli się porównuje południową Koreę z Mali, to znaczy, że Korea zrobiła potworny skok cywilizacyjny. No to oni też mogą zrobić. Botswanę widać już, prawda? Tam jest tylko problem z tym AIDS. No, to są inne problemy społeczne. Ale przykład Lusaki. Przyjechałem w roku 2010
nie było jeszcze żadnej galerii. A nie mówię, że to jest jakiś tam wskaźnik rozwoju gospodarczego. Ja w tej chwili są już trzy. Trzy już są. Była jedna. Jak był Janek. Są już trzy. Budują następne. Naprawdę na moich oczach to wszystko rośnie. Mi się wydaje, że i one są pełne. Pełne Zambijczyków, którzy tam kupują. Więc to pokazuje, że jest ogromny dynamizm w tej gospodarce afrykańskiej. I tak jak tutaj mówisz, że wydaje mi się, że jeżeli my utoniemy w tej biurokracji, w tych pomysłach unijnych dekretów, a Afryka pozostanie, mówię, jak była jakieś kolebką ludzkości, teraz może być kolebką prawdziwego kapitalizmu. I głęboko w to wierzę i myślę, że budując tego typu rzeczy, a ta młodzież słucha naprawdę, gdy miałem z nimi zajęcia, czy spotykałem się w grupie, naprawdę dla nich są to nowe rzeczy i są zafascynowani tymi sprawami. Na przykład Somalii, tu jest też charakterystyczny, gdzie tam kilkanaście lat nie było państwa, nie było rządu, ale oczywiście wojna była, ale mimo to w ciągu tych kilkunastu lat mają pierwsze miejsce w Afryce, jeśli chodzi o telefonię komórkową. Komórkowo, najtańsze. Od internet i wybudowali 12 uniwersytetów, sobie wyobrażacie? Bez rządu. Bez rządu. A znaczy... strzelałem się oczywiście, tam zabijałem, ale coraz mniej. Już się zaczęli robić prywatną policję, która chroni przed tymi pataszkami, prawda, strzegającymi. Także... A czy to jest prawda, że tam jest głód taki, tego typu jakieś tam historie, o których się słyszy w mediach mainstreamowych? Znaczy ja nie spotkałem już takiego w Afryce. To jest rzecz niemożliwa. To są... Tam gdzie wojna to jest głód. To jest wojna, tam gdzie jest wojna. W Etiopii, no to mówię kiedyś, ale ja osobiście nie spotkałem, jeżeli się pytasz o mnie, czy ja spotkałem, nie, nigdy. Oczywiście, nawet w Kongo. Jedzenia było... Że oni są biedni, że trzeba im wysyłać pomoc, itd. I teraz pytanie, skąd to wynika? Oczywiście rozumienie. A niech se tam się pozabijają, wyśle im tam parę miliardów. Jeden jest taki, że potem Mugabe czy jakiś inny bandyta ma pieniądze na to, żeby stworzyć siły policyjne, swoje prywatne siły policyjne i strzela do opozycji. I takie są efekty pomocy gospodarczej. Tutaj nie wiem, czy wspominaliśmy, że prezydent Botswany, ten właśnie, który stworzył ten Botswany, on zabronił pomocy, wręcz zmusił parlament do uchwalenia ustawy zakazującej korzystania z pomocy zagranicznej. A my przecież mamy tutaj cały czas Agencja Przedsiębiorczości, prawda, z Unii Europejskiej, biorą i przedsiębiorców tworzą na pieniądze, prawda, unijne. Więc my jesteśmy tu pod tym względem do tyłu. Czyli wiele odpowiedzi na pytania można znaleźć na mojej stronie internetowej www.jacekgniadek.com, między innymi na temat Somalii. Napisałem taki artykuł na temat Somalii o upadłe państwo czy uporządkowana anarchia. Można sobie to przeczytać i zobaczyć. Widzę tam jak wszedłem na, wygooglałem ten artykuł, moje nazwisko, tam wiele jest, gdzieś tam się dyskutuje na różnego rodzaju forach internetowych na temat tego artykułu, ponieważ ten problem anarchokapitalizmu jest bardzo popularny, zwłaszcza w tym środowisku takim prawicowym. Ale to polecam, można zobaczyć sobie, poczytać, jest artykuł Perła Afryki na temat Botswany, gdzie analizuje taki problem, kwestię Botswany od strony ekonomicznej i jak doszło do tego sukcesu gospodarczego. No i polecam przede wszystkim moją książkę Dwaj ludzie z Galicji, w której mówię, w pierwszej dwóch częściach, w pierwszych dwóch rozdziałach jest streszczenie prakseologii, koncepcji jednostki u Misesa, a później analizuje to z punktu widzenia myśli Jana Pawła II, zwłaszcza, a odwołuje się do całej nauki społecznej. I dochodzimy do wniosków, razem bym powiedział wspólnie Mises, Wojtyła i ja, że no, nie ma rozbieżności między wolnym rynkiem a religią. Czyli można być, nawet bym powiedział inaczej, że nie można stać się doskonałym chrześcijaninem, jak tylko w takiej przestrzeni. Oczywiście w teologii mówimy o dwóch rodzajach wolności. Wolności negatywnej i pozytywnej. Bardzo często podkreślano w Kościele, że niepotrzebna jest wolność zewnętrzna,
ponieważ wystarczy wolność wewnętrzna. Ja nawet będąc niewolnikiem potrafię nawiązać relacje z Bogiem i stać się świętym. Czyli zrealizować, Bóg stał się człowiekiem po to, by człowiek stał się Bogiem. Czyli ja potrafię to zrealizować w swoim życiu. Ale to powoli dochodzimy do tego, że potrzebna jest nam również ta przestrzeń zewnętrzna. Ta wolność zewnętrzna do tego, żeby można było się realizować w pełni jako osoba. Choć jeżeli nawet bym nie miał tej przestrzeni zewnętrznej, to w więzieniu cały czas jestem wolny. Mimo, że jestem zamknięty w celi 2 metry na 3 metry. Pozostaję ciągle wolny. Ale to nie oznacza, że nie mam walczyć ciągle o poszerzenie przestrzeni wolności w sferze ekonomicznej. To jest moim zadaniem, moim celem w życiu, żeby to uczynić. I oczywiście, gdyby ktoś się zapytał, czy kapitalizm można, czy taki system można prowadzić w życie, gdzie jest doskonała wolność, moja odpowiedź jest, że nie. Że nie będzie nigdy, to jest utopia, stworzenie systemu, który byłby, w którym wszyscy mieliby idealne warunki, w których mogliby się realizować jako ludzie wolni. A to dlatego, że jesteśmy wolni. Że jesteśmy wolni i do końca nie przestrzegamy umów. Taki wspaniały system anarchokapitalistyczny, niektórzy ze szkoły austriackiej mają takie pomysły, według mnie jest utopią. I Mises jest tego przykładem i mówił, że anarchokapitalizm jest utopią. Dlatego, że jesteśmy wolni. Nie potrafimy zbudować, a anarchokapitalizm byłby systemem idealnym. Podział świata na parcele prywatne, na prywatne działki, dogadujemy się, umawiamy się, ale człowiek nie jest doskonały, to co mówi Mises. Ja bym tak powiedział, że państwo, tylko w takie minimalne, jest konsekwencją grzechu pierwotnego, tego, że jesteśmy niedoskonali. Nie potrafimy zrealizować świata doskonałego. I to, co mówił, odwołałem się do, bo mówię, są świetne myśli i warto czytać dokumenty papieży. Bardzo często tylko słuchamy niektórych wypowiedzi gdzieś w prasie, ktoś cytuje niefortunnie, a gdybyśmy sięgnęli naprawdę do tekstów oryginalnych, w sensie do całych tekstów, to będę jeszcze raz mówił w ten sposób, że nie utopią jest marzenie o zbudowaniu idealnego systemu. Tylko dlatego, że zapominamy o jednej rzeczy, że człowiek jest wolny. A tak bardzo na tej wolności zależy. Ale z drugiej strony człowiek wolny popełnia wiele błędów. Człowiek wolny może nawet ukraść, może zabić. Nigdy o tym nie wiemy, co się może wydarzyć, nawet w naszym życiu. Tak, ale możemy zabijać w różny sposób. A to już nie wchodzę w kwestię tam grzechów, ale wiecie, że słowem można zabić bardziej niż mieczem. Więc nie stworzymy idealnego systemu i to byłaby utopia, gdybyśmy myśleli, że możemy stworzyć idealny system, w którym wszyscy będziemy przestrzegać tych reguł gry. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, żebyśmy ciągle, każdego dnia walczyli o poszerzenie przestrzeni wolności. Poszerzenie przestrzeni wolności, abyśmy budowali system, w którym ciągle wracamy do tego, że należy szanować własność prywatną. I ona jest świętą, świętością, której nie można naruszać. To takie bym powiedział, przesłanie bym zostawił i odpowiedź na tego typu pytania, gdybyśmy postawili, czy można zbudować system idealny. Nie można, ponieważ jesteśmy niedoskonali i Mises zdaje sobie z tego sprawę i mówi o swoich kolegach ze szkoły austriackich innych, którzy mają pomysły na anarchokapitalizm, że jest to rzecz niemożliwa do zrealizowania. I dlatego może Mises jest tak bardzo inny od pozostałych, od Barda, od może, nie wiem, wszystkich innych Bloka, czy wszystkich innych współczesnych teraz ekonomistów ze szkoły austriackiej. Jest inny, ponieważ nie odrzuca państwa jako elementu niezbędnego w tej formie minimalnej do budowy społeczeństwa. Bez tego się po prostu zbudować społeczeństwa nie da, tylko z tym, że państwo nie może być nigdy przedsiębiorcą. Państwo nie może być aktywnym aktorem na rynku. Ma tylko bronić, to jest podstawowa funkcja, bronić własności prywatnej. Czyli tej przestrzeni, w której ja mogę się realizować i państwo nie powinno narzucać swoich celów swoim obywatelom. Więcej. Połowę własności prywatnej. Ostatnio kolega wyliczył,
że powiedzmy podatków tak 87%, jakby te wszystkie sumować, VAT-y dochodowe, paliwie, akcje. Krzysztof Habik kiedyś wyliczył, że dom, zagadka, jak myślicie, jaki procent w cenie domu, tam chodziło o dom za 550 tysięcy złotych, ale to nie ważne, mi się zdaje, że proporcja jest taka sama. Jaki procent ceny domu, takiej rynkowej ceny domu, zajmują podatki? Chodzi o budowę? Jeżeli kupujesz dom od kogoś i on, no załóżmy, że on, albo budujesz nawet ten dom, czyli 550 tysięcy złotych to jest 100%. Ile tam jest podatku? No bo jest warty, prawda, za akcyzę, różne tam ZUS-y dla pracowników i tak dalej. Jak myślicie, ile jest podatku? 80. Tak. Habik wyliczył 80%. No to przepraszam bardzo, dom, który kosztuje 500 tysięcy, mógłby kosztować 100 tysięcy bez podatku. No to ja nie wiem, czy to jest, czy jest jakieś uzasadnienie istnienia takiego systemu poza bandytyzmem. Bo to jest samo, co mafia, prawda? Mafia, mafioso przychodzi i mówi, proszę pana, pan mieszka w bardzo niebezpiecznym miejscu. I my musimy pana chronić. Bo jak nie, to panu się może nieszczęście jakieś trafi. Ale ja nie chcę. Musi pan się. No i chroni się na 1500 złotych miesięcy, że tam daje. Ale to też jest odpowiedź na twoje pytanie. Dlaczego tego typu szkoła, dlaczego tego typu warsztaty i to, co chciałbym robić w Zambii? By właśnie uświadamiać ludzi. Wydaje mi się, że w systemie, w którym żyjemy, demokratycznym, nigdy nie wygramy wyborów, jeżeli większość ludzi nie będzie wiedziała, jak działa system podatkowy. A większość nie wie. 5% wie, jak to działa. I dlatego przegrywamy. No nie. To jest, no. Ale ja mówię w kontekście, mówię moim. Jestem misjonarzem na całe życie i doszedłem do tego wniosku z moimi, mówię, przemyśleniami. Chcę to robić w Zambii i jest to coś pierwszego. Jest to pierwsza rzecz, która tam będzie. Ale wydaje mi się, że edukacja jest punktem wyjścia w tym wszystkim, w demokracji. Dlaczego przegrywamy? Większość ludzi nie ma pojęcia, czym jest pieniądz. W Kościele też na to narzekam. 5 wieków temu w szkole w Salamance mówiono, zrodziły się pewne kategorie, którymi teraz operujemy. Czym jest pieniądz? Dzisiaj nie mówimy w ogóle o tym, że pieniądz, ten, którym my operujemy, fiducjarny, no jest to fikcja, jest to kradzież w imieniu no mówię, zinstytucjonalizowana kradzież. Ale o tym się nie mówi. A nie mówi się w teologii moralnej. Znaczy ja mówię, jestem pierwszym, który tutaj robię to na terenie, mówię, teologii moralnej w Kościele Polskim. Ale nie wiemy. Nie wiemy, ponieważ nie rozumiemy mechanizmów ekonomicznych. Jakoś, nie wiem, się tak to złożyło, że ekonomia została zepchnięta, mówię, na teren, mówię, uczelni ekonomicznych. A kiedyś ekonomia była częścią etyki. Bo mówiła o ludzkim zachowaniu, o ludzkim działaniu. W tej chwili jest poza. Nawet co więcej powiem, że w Kościele katolickim zrobiliśmy tak, że KNS, czyli Katolicka Nauka Społeczna, już nie jest na wydziałach teologii moralnej, jest na wydziałach nauk politycznych na uniwersytetach katolickich. Kolejny błąd. Czyli odchodzimy w tym takim kierunku mainstreamowym, że nie zajmujemy się ludzkim działaniem z punktu widzenia etycznego, ale tylko z punktu widzenia pewnych mechanizmów społecznych, ekonomicznych, gdzie człowiek nie jest najważniejszy. Człowiek jest w centrum tego wszystkiego i tak powinno być. Ale to mówię, że po co edukacja? Po to właśnie, żeby im mówić o tych rzeczach. Wydaje mi się, że bez tego nie będzie postępu i nie będzie postępu w Polsce, ponieważ mała grupa ludzi, taka jak wy, nie potrafi, znaczy no, w systemie, w którym żyjemy, w demokratycznym, nie przegłosuje tego, co uważamy, co jest prawdą i co jest prawdą. To zaraza. Nasza zaraza. Jak się? Przestrzeniasz. O tak. I to już coraz więcej osób, to nam widać po sprzedaży książek. Mojej? No, naszej, nie żartuję oczywiście. No. Z czego się ta szkoła będzie utrzymywać? Z czynszu. No jeszcze, tego jeszcze nie wiem, zobaczymy. Mi się wydaje, że jak kamień szkoły zakładali wy, też nie wiedzieliście jeszcze, z czego będzie tą szkołę utrzymywać. Będą ludzie przychodzić i płacić. Mi się wydaje, że ta wiedza jest warta.
tylko żeby za to zapłacić. Ja zobaczymy to. Ja będę miał pierwsze spotkanie z tymi moimi przedsiębiorcami w Makenii i pogadamy, zobaczymy. Wydaje mi się, że oni w to zainwestują. Na samym początku. Na pewno. Pomożemy. Ja mam pomysły na to, żeby na przykład szkoła funkcjonowała, podstawowa, o której mówiłem, i przedszkole. W Lindzie nie ma wody. Zbudowałem teraz pierwszy ten borehole, który otrzymałem pieniądze z Pretorii, z MSZ-u, żeby było śmieszniej. No ale dają takie pieniądze. To też nie powiem, bo jest kamera włączona, co zrobiłem, bo zrobiłem więcej niż dostałem, ale mogłem zrobić tylko jedną studnię, a zrobiłem więcej. No. No i teraz tak, nie, to już zgodnie z planem. Sprzedaję wodę, ponieważ tej wody nie ma. Sprzedaję po takiej samej cenie, jaką można kupić z rurociągu państwowego. Ona jest tylko w godzinach porannych przez 2 godziny i wieczorem. Bardzo niskie ciśnienie i nie ma każdego dnia tej wody. Czyli już to jest w tej chwili na terenie mojej parafii, obok parafii, jest firma, która produkuje pustaki. Jak zauważyli, że mam zbiornik, już przyszli z propozycją, że chcą kupić wodę. Czyli policzyłem, że za 20 litrów wody biorą tylko 100 tysięcy kłacza. 5 tysięcy kłacza to jest 1 dolar. Gdybym sprzedawał 10 tysięcy litrów wody, dwa zbiorniki po 10 tysięcy, no to mam 20 dolarów mam dziennie. Więc to by było około 300 dolarów, bym powiedział 150 milionów, czyli 300. No można byłoby osiągnąć jakieś 500 dolarów, bym wyciągnął z jednej studni miesięcznie. Na terenie parafii. To już wystarczy mi w tamtych warunkach. A mam pomysł na to, żeby stworzyć jeszcze, wybudować teraz 5 nawet takich studni na terenie Lindy, bo ich nie ma. Przy pomocy parafian, to teraz robimy taką dyskusję, że po prostu kupujemy na jednej parceli, na której będzie możliwość budowania takiej studni. Kupujemy jako parafia 5 na 5 metrów, budujemy studnię, to jest nasza własność. Ta osoba, na terenie której, czy będzie najbliżej, która nam odstąpi tą parcelę, będzie sprzedawcą tej wody i w ten sposób już mamy taki pomysł stworzenia sieci studni w Lindzie, które będą nam generować pieniądze na nasz projekt. Więc to jest odpowiedź też na to, że próbujemy i też im pokazałem, mówiąc na razie parafialny, widzicie, że my nie robimy, czy z jednej strony postępujemy bardzo egoistycznie, bo myślimy, że potrzebujemy pieniędzy na naszą szkołę, na nasz cel. A z drugiej strony służymy ludziom. Żeby te pieniądze mieć. Czyli nie robimy niczego nadzwyczajnego. A znaleźliśmy, bo łatwiej jest nawet w tej chwili, ponieważ ten rynek jeszcze jest nie jest zagospodarowany i ludzie nie mają tyle pieniędzy, żeby zainwestować w studnie. Więc my wyjdziemy z tą propozycją na rynek w Lindzie. Gdzie tej studni? No to mają gdzie, ale to jest koszt około 7 tysięcy dolarów jednej studni. Tak, ale sami oczywiście nie potrafią. Jako parafia możemy to zrobić. Więc podejrzewam, że w przeciągu następnego roku będziemy w stanie gdzieś około 2 tysięcy dolarów miesięcznie mieć na nasze cele. Więc w ten sposób myślimy. Znaczy, na każdej parafii tak jest, nie tylko u mnie. Wszędzie, gdziekolwiek, jak byłem w Botswanie, miałem przedszkole, to przedszkole było komercyjne. To było komercyjne w tym sensie, że ono nam przynosiło dochód. Ale oczywiście działałem podobnie, jak działa każda inna firma. Nie jestem tylko, nie wiem, tylko patrzę na sam zysk. Również widzę inne korzyści. 5 osób zawsze w roku miało czesne za darmo. Ale to ja o tym decydowałem, kto ma za darmo. Ja wybierałem osoby, wiedziałem, kto potrzebuje i pomagałem tym rodzinom. Czy tam pewna rodzina nie płaciła, powiedzmy, w całości, tylko 1/3 czy 1/4 czesnego. Ale oczywiście było na zasadach rynkowych. Najpierw musiałem mieć 40 dzieci, żeby przedszkole istniało. Później 50 dzieci, żebym miał z tego jakiś interes, bo potrzebuję prowadzić parafię. A resztę zostawiałem, 5 osób przychodziło więcej, więc mogłem je przyjąć i pomagać tym osobom, które potrzebują tej pomocy, ale z pieniędzy wygenerowanych w tym środowisku, bez pomocy z zewnątrz. To jest motywujące i to jest budujące tych ludzi przede wszystkim. Znaczy oni też widzą, teraz była dyskusja z tymi studniami, że naprawdę. Widziałem, że niektóry jeden z drugich wejdzie parafialny i myśli, no
Gdybym miał tylko tą kasę, to bym to zrobił. Bo to jest bardzo łatwy pieniądz w tej chwili. Łatwiej jest wyprodukować i zrobić 5 studni i powiedzmy taką mieć sieć studni i to kontrolować. Co ja potrzebuję? Tylko kurek, który będzie mi liczył, ile wody z tego wychodzi. A gdybym ja miał zrobić tylko stolarnię, która miałaby być jakimś firmą, która będzie generować pieniądze, to ja muszę zatrudnić menadżera. I teraz stoły, krzesła, inne rzeczy ma robić, no, to byłby problem, ponieważ ja bym był przedsiębiorcą, a on menadżerem i z tego byłyby małe pieniądze. No ale w przypadku wody pieniądze płyną jak woda w tym wypadku. Więc to są pomysły. I takie pomysły my na każdej parafii, każdy ktoś ma z misjonarzy, bo musimy z czegoś żyć. To się skończyły czasy, kiedy jak było, że można było żyć w Afryce, jak byłem w Kongo, miałem 500 marek, to byłem milionerem. W tej chwili to życie jest droższe niż w Europie, więc musimy sobie jakoś radzić. Więc bym powiedział, każdy misjonarz jest przedsiębiorcą, no, tylko żeby, bo musi jakąś tą parafię prowadzić. Tylko że mówię, w moim wypadku jest to coś wyjątkowego, że ja chcę zająć się właśnie tego typu działalnością, te pieniądze generować na to, aby prowadzić tego typu szkołę i uczyć ludzi przedsiębiorczości. Bo mi się wydaje, że to, co mówi Mises, każdy się rodzi przedsiębiorcą, tego nie można się nauczyć. Ja nie mam zamiaru ich uczyć przedsiębiorczości, ja tylko mam zamiar pokazać, że to już macie, tylko musicie to się wydobyć. A dlaczego tego nie robicie? Zapytajcie wielu waszych kolegów, że mają talenty, a z nimi nic nie robią. Dlaczego? Nie wiem, na to pytanie nie wiem, jak odpowiedzieć. Masz 5 talentów i je zakopujesz. Dlaczego? Ale to jest twój kolega, twoja koleżanka. To nie jest takie łatwe, żeby można było na to odpowiedzieć. Ale mi się wydaje, że potrzeba takiego poweru, że im dać, żeby mogli zobaczyć. A ja już to widzę w ich oczach, błysk w oczach. Ja chcę tego typu rzeczy robić i o tym mówić. I podobnie jak powiedziałem, Joseph czy Bridget, oni są gotowi się z tym dzielić. Oni osiągnęli sukces i ich to cieszy. Cieszy to i teraz mi się wydaje, że każdy w takim wieku jak Janek, czy już ja się do tego wieku zbliżam, że chcemy się dzielić tymi rzeczami, które osiągnęliśmy w życiu, z innymi. I każdy przedsiębiorca, zresztą podobnie pokazują, nie wiem, badania, to nie potrzeba żadnych badań, obserwacje. W krajach rozwiniętych, mówię, w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie Zachodniej, już u nas, a to jest dopiero pierwsze pokolenie, które dochodzi do tego wieku. Ale tam ludzie, którzy osiągnęli sukces przed śmiercią, wszystko rozdają. Się kończy ich czas. Rozdają na fundacje, na inne rzeczy. Więc w tym kierunku to idzie i mi się wydaje, że no, jesteśmy ludźmi, którzy chcemy się tym dzielić z innymi i taka jest kolej rzeczy. Mamy doświadczenie i tym doświadczeniem chcemy się dzielić z innymi. No bo jak się niczego nie ma, to się podzielić. No ale też nie zapraszam przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę, nie? Tylko zapraszam tylko tych, którzy odnieśli, ale nie przyjdą i to jest problem. Także są pomysły na to. Było pytanie, jak taką szkołę mówi finansować. Nie z zewnątrz. Mówię, dziękuję Bogu, że będzie pomoc, że będzie można szkołę zrealizować, jeżeli chodzi o budynek fizycznie, ale nie chciałbym, znaczy w ogóle nie przyjmuję pomocy z zewnątrz. Bo to nie ma sensu. Powiedziałem im, że jeżeli ta szkoła nam nie wypali z różnych powodów, to przerobię to na magazyn kukurydzy. Ale nie będziemy tego dofinansowywać z zewnątrz, bo to nie ma sensu. Mam kolegów misjonarzy, którzy mają szkoły i ciągle, a mówi, a szkołę otwierasz, a to będzie miał problem, bo to trzeba jedzenie załatwić, to tamte rzeczy. Ja mówię, nie. Mówię, oni będą za to płacić, a to ci nie wypali. A ja mówię, zobaczysz. Jeżeli coś jest dobrego, jeżeli na tym rynku w Lindzie widzę, że oni kupują te różne napoje, które ja bym nie pił, wydają pieniądze na wiele różnych rzeczy, to dlaczego nie na szkołę? To będzie najlepsze. A zrobimy tak, że będzie najlepsze. Więc żadnej pomocy z zewnątrz. To na pewno. Nawet tutaj dam taki przykład, znaczy z zewnątrz, w sensie zapraszam wolontariuszy, po to, żeby mogli przyjechać. To jest bardzo ważną rzeczą. I ja wiem, że kim jestem, mam takie możliwości, że mogę ludzi zaprosić. Sam wiem, i tutaj ktoś mówił, że gdy wyjechał pierwszy raz gdzieś za granicę, jakie to jest ogromne doświadczenie, podróże kształcą. Ja mówię, jeżeli do takiej Lindy, biednej dzielnicy, co roku przyjedzie, przewinie się, nie wiem, 20 wolontariuszy z całego świata. Jeżeli przyjadą, to jest ogromny kapitał dla nich, w tym sensie możliwość poznania ludzi, uczenia się języka angielskiego, od może nawet
i ludzi, którzy są z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych. Dobrego angielskiego, nie jakiś tam powiedzmy wyuczonego. Ale to mówię, wiele, ja sam tego doświadczyłem w swoim życiu, gdy wyjechałem po raz pierwszy za granicę, otworzyły mi się oczy. Ja również pragnę to samo zrobić dla tych młodych ludzi. Nie dawać im, nawet bym powiedział, bo ktoś mówi, a dać im wędkę. Ja im nawet wędki nie daję, w tym sensie, że gotowych narzędzi. Oni sami muszą je wyprodukować. W tym sensie, że daję im tylko możliwość spotkania z obcymi, z obcymi w tym sensie, z obcokrajowcami, z ludźmi innej kultury, którzy przyjadą i nie przyniosą niczego w sensie materialnym. Będą to ludzie, którzy i też z tych spotkań oni się będą uczyć. I to wystarczy. A co zrobią reszty? I też nie mam zamiaru robić szkoły średniej, bo to już są wyższe, to są większe inwestycje. Podstawa, jeżeli oni nauczą się tych rzeczy w szkole podstawowej, to wystarczy. Pójdą w świat i będą o tym mówić. I będą uczyć innych, czym jest przedsiębiorczość. Stosować, tak. I to wystarczy, mi się wydaje. I mam nadzieję, że ten sukces osiągnę. Bo ci ludzie mają niesamowity potencjał w sobie i widzę, że potrafią zrobić coś z niczego, tylko że no jeszcze potrzeba coś więcej im dać takiego poweru, żeby mogli się rozwinąć. To głęboko wierzę i dam taki przykład. Ktoś mówił, że mówię, że nie będziesz żadnej pomocy z zewnątrz. Nie ma sensu. Ja byłem kiedyś się nauczyłem tego od Guy Gilberta. Był taki ksiądz francuski, który pracował z młodzieżą taką z ulicy w Paryżu. Ja byłem w Brukseli, przyjechał na spotkanie, gdzie chciał się podzielić z tym, co robi w Paryżu. O, taki ksiądz nietypowy, Guy Gilbert, pracował z młodzieżą, jeździł w skórze na motorze po Paryżu. Nawet taka jest książka, Ulice Paryża, moją parafią. I przyjechał do Brukseli i skończył spotkanie, tam była msza, spotkanie, była rozmowa, były pytania i kobieta wstaje i mówi, czy mogłabym księdzu pomóc? Jaki ksiądz ma numer konta? A mówi, ja nie chcę twoich pieniędzy. Po spotkaniu wyjdź na ulicę i zobacz, co możesz tutaj zrobić. Czyli podobnie tutaj, mówię, no może na sam początek potrzebuję trochę pieniędzy, a później nie. Później sobie musimy sami radzić w tamtym kontekście. I to jest, mówię, bo bez tego to naprawdę niczego nie zrobimy w Afryce. Będziemy ciągle dofinansować nasze pomysły, nasze projekty. A te projekty muszą się stać ich projektami. Czyli tak długo, jak będziemy im pomagać, oni niczego nie zrobią. Oni muszą po prostu stanąć na własne nogi. I taki jest mój cel. Dambisa Moyo, Zambijka. A jest taka. Napisała książkę, bestseller, Dead Aid, czy tam zabójcza. Jakaś zabójcza pomoc o tym, żeby wreszcie Zachód przestał pomagać Afryce. W ten sposób, tak. Że to bardzo im szkodzi. Ja zastanawiam się nawet nad wydaniem tej książki, zrobią, że za późno. Ona na Harvardzie w tej chwili wykłada. No ja ciągle staram się spotkać z nią, a ty mówisz, że za późno. Bo to ona jest Zambi, tak? Zambika. Ona też takim modelowym, nie wiem, patronem na tym sensie mainstreamowym. A jak to wygląda, bo jak się mówi, że potrzebuje jakby na początek tych środków, nie? No ale też jest coś takiego jak kuria. Tutaj w Polsce, tak? Skłodowska, no okej, okay, rozumiem. Nie wiem, jak to, ja mam tylko doświadczenie jak w stronę Salezjan względem, gdzieś tam trochę ich znam. Wiem, że właśnie są tam osoby, które również są przedsiębiorcami, bo znam kilku księży, którzy generują, czy też potrafią pozyskać dość duże środki. I właśnie tak się zastanawiam, czy też nie można by było tutaj z tej strony uzyskać jakiegoś. Czy kuria, to masz na myśli, Salezjanie mają swoją prokurę misyjną i tutaj, no to ja podobnie też pieniądze uzyskuję z mojej prokury misyjnej pieniężnie, więc, a to jest większy projekt, więc nie jesteśmy w stanie tego zrobić tutaj. Ale to jeszcze jest inna rzecz, z Salezjanami oni są bardzo dobrzy w pozyskiwaniu projektów rządowych. Dobrze wiem, bo ja sam robiłem ten projekt, więc no to tak to wygląda, z MSZ-u mają ogromne pieniądze, które tam idą, więc znowu to ja mówię, też bym wziął, ale już mówię, nie chcę się w to bawić. Że raz miałem ten projekt i naprawdę kosztowało mnie to wiele, wiele wysiłku, żeby można było ten projekt zrealizować, a przy okazji jeszcze, nie wiem, ugrać swoje. Ale żeby tylko realizować ten projekt, to naprawdę to nie ma sensu, to szkoda życia.
ale to chciałbym zrobić to w inny sposób. Akurat mam, mówię, ludzi, którzy prywatnie są się całkiem są zaangażować. Ja bym wolał, mówię, moim marzeniem byłby świat, w którym jako ksiądz mogę się zwrócić do prywatnych ofiarodawców, a nie do państwa. Tylko problem jest polega na tym, że tych prywatnych jest coraz to mniej. Bo mówię, przedsiębiorcy mają coraz to mniej pieniędzy w kieszeniach. Czyli de facto siłą rzeczy jestem zmuszony pójść do rządu. A oni narzucają mi pewne reguły gry, których nie chcę zaakceptować. Czyli w tej chwili nie muszę, bo mam możliwość zrobienia czegoś innego wspólnie ze zbiórą i to mi się podoba. Cześć, są. Jest mnóstwo misjonarzy. Ja mówię... No można byłoby, no ale wybrałem inny. Nie, no okej. Nie wiedziałem, że to działa na tej zasadzie, że rząd jakby pompuje tam... Znaczy jest, 1% na kraje zwijające się, więc można... Ja mówię, z tej pomocy mam studnię. W tym roku chciałem znowu napisać, nie wyszło, akurat w tym roku nie ma nic na Zambię, z małych grantów, no to korzystam na tyle, ile mogę. W tym sensie nawet dostałem pieniądze na studnie. Na samochód otrzymałem tylko z ofiarodawców kościelnych. Był Caritas, była Miwa Polska, były jeszcze jakieś dwie inne organizacje. Proszę? No to nie, to jest Kościół Pomocy, ale to akurat nie od tej organizacji. Więc otrzymałem tylko od kościelnych. Na studnie otrzymałem z małych grantów z ambasady polskiej w Pretorii. Więc oni tego typu projekty finansują. No ale oczywiście to trzeba spełnić tam, no na przykład też ta studnia jest na terenie parafii, ale pisząc projekt nie można napisać, że ona jest na terenie parafii. Pisze się, że ona ma spełniać takie i takie warunki, że to jest dla przedszkola. No wiadomo, że no ale no, przedszkole jest na terenie parafii, więc no, co mam zrobić? No pisze, że to jest wspólny, zamiast na przykład pisać, że jest to projekt parafii świętej rodziny, pisze, że to projekt wspólnoty katolickiej mieszkającej w Lindzie. No tego typu zagrywki, nie? Tak miałem projekt dla Wietnamczyków. Nie pisałem, że opłacam kapelana, napisałem doradca religijny wspólnoty katolickiej Wietnamczyków w Polsce. No, sprzątaczka to nie była sprzątaczka, tylko nie wiem, czy ta osoba, która tam się zajmuje. Asystentka. Tak, asystentka, nie asystentka, tylko od. Tak, powierzchni płaskich, nie? I tak dalej, nie? Konserwator powierzchni płaskich. No tak napisałem autentycznie. Więc no, tego typu rzeczy. No, i projekt przeszedł, bo to była taka nowoeuropejska mowa, nie? Ale mówię, kapelanem była osoba, która się nazywała doradca religijny wspólnoty katolików wietnamskich w Polsce. No to jedno słowo kapelan, nie? A po co my się tak bawimy? Inni gdzieś tam zbudowali na przykład, nie wiem, pokój rehabilitacji zbiorowej, a to jest kaplica. No. No tak, no trzeba takie kombinować rzeczy, no po co to? No mówię, no nie chcę się bawić w te rzeczy jeszcze raz, bo to mnie pochłonęło naprawdę mnóstwo czasu i wysiłku, ta biurokracja. Łatwiej jest mi to zrobić z ludźmi, którzy mają trochę zapału, to jak Kamil i inni, zbudujemy tą szkołę i no i to będzie fajniejsze. Tak mi się wydaje. I to będzie miało zgodnie z zasadami, które wyznaje Kamil, że nie biorę. Więc teraz zrobimy w ten sposób, że nie bierzemy i zbudujemy. Choć już studnia jest z tych pieniędzy, więc... Ale następne studnie będą już z innych projektów, więc poradzimy sobie sami. 40 metrów woda, tak, tak. 40-50 metrów między... Czy nie aż tak głębokie, no ale no, to nie jest 5 metrów, nie? W Polsce kosztuje metr 3000 zł, tak. Wielcenia? Wielcenia. No to nie, to jest koszt wielcenia około 4000 dolarów, 5000. Wielcenia, wielcenia, no. To i, no, to i tak. Dobrze. Ja tylko polecam jeszcze raz stronę, byście chcieli zajrzeć, są rzeczy, są okazania wolnorynkowe, pisane, mówione, książka. Książki o teorii austriackiej, o szkole austriackiej. Naprawdę nie dlatego tutaj zachęcamy, że mamy w tym interes, ale to jest podstawa właściwie, można powiedzieć. Nawet teraz wydaliśmy taką książeczkę Marka Skousena pod tytułem Austriacka Szkoła Ekonomii dla Inwestorów. Czyli dla inwestorów giełdowych. I on tam, ja się tam myślę, co tam może, wiesz, jak, że to będzie przemycał jakoś tę szkołę austriacką, a on pokazuje mechanizmy giełdowe, inwestorskie, właśnie z punktu widzenia tej szkoły. Żadna inna teoria ekonomiczna tego nie pokazuje.
zgadują, albo wymyślają, albo tam jakieś bzdury pletą o analizach technicznych. A tutaj jest, ta szkoła doskonale przygotowuje właśnie ze względu na to, że ona się do człowieka odnosi, a nie do jakichś tam rynków finansowych albo krzywych oporów. Okej. To co, na dzisiaj kończymy. Teraz będziemy...